Rozpoczniemy dzisiaj tę sesję w sposób trochę wyjątkowy, ponieważ mamy między nami nową panią radną, panią Elżbietę Siwek, którą serdecznie chcę powitać, panią radną z Józefowa, która teraz złoży ślubowanie. Dlatego ja Państwa, mimo że przed laptopami, poproszę o powstanie. Pani Elżbieto, poproszę o odczytanie roty ślubowania. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności i interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej, powiatu i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg. Bardzo dziękujemy. Witamy w gronie radnych powiatu. Wielkie brawa dla pani. Ja również wszystkich Państwa serdecznie witam. Bardzo się cieszę, że będę razem z Państwem współpracować. Mam nadzieję, że moja osoba wypełni rzeczywiście rzetelnie powierzone mi obowiązki i że współpraca nasza będzie bardzo owocna. Dziękuję bardzo, witam Państwa serdecznie. My również witamy i mamy absolutnie pewność, że będzie nam się dobrze współpracowało. Witamy w gronie radnych. Dobrze, proszę Państwa, po złożeniu przez panią Elę ślubowania przejdziemy do rozpatrzenia wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. Dostali Państwo porządek obrad. Bardzo proszę, czy ktoś ma jakieś uwagi i wnosi wnioski do porządku obrad? Ja tam na czacie. Pola Koczorowska, bardzo proszę. Tak jest, ja mam taki wniosek, może on będzie dla większości z Państwa zrozumiały. Chodziłoby mi o to, żebyśmy zdjęli z porządku obrad głosowanie tego wniosku o absolutorium. Żeby zostawić tylko wniosek dotyczący, uchwałę dotyczącą tego sprawozdania, bo wiadomo, że to jest, może być potrzebne skarbnikowi, żeby mu się tam wszystko w papierach zgadzało. Natomiast moim zdaniem ten wniosek wczoraj, zresztą na komisji to było widać, jest dotyczący, znaczy ta uchwała dotycząca absolutorium jest zupełnie bezprzedmiotowa. Nie ma już zarządu, którego dotyczyła. Zarząd został odwołany, więc ja wnioskuję, żebyście Państwo to przemyśleli i żebyśmy zdjęli ten komentarz. Dziękuję. Czy mogłabym poprosić o pomoc pana sekretarza bądź pana starostę? Szanowni Państwo, ja już mówiłem to wczoraj odnośnie wniosku o przypadku sprawozdania. Jest to samo, dotyczy absolutorium. Rada Powiatu rozpatruje absolutorium dla zarządu. Tego absolutorium nie ma, bo jak Państwo wiecie, obydwie tamte uchwały zostały przez RIO uchylone. A skoro uchwały są uchylone, no to w obiegu prawnym ich nie ma. Dlatego chociaż nie ma, jak mówiłem wczoraj, wykładni jasnej prawnej w tej kwestii, ale po konsultacji z radcami prawnymi stwierdziliśmy, że dla ostrożności będzie lepiej, jeżeli podejmiemy te uchwały. Oczywiście mówię podejmiemy, ja nie mówię o wyniku głosowania, bo może być wynik negatywny. Natomiast żeby ona była rozpatrywana, procedowana i podjęta. To jest taki jest wniosek, no i stąd pojawiło się to porządku obrad. Ja rozumiem, ale oczywiście za chwilę... Słucham? Ja rozumiem, ale podtrzymuję swój wniosek. Dobrze, pani Jolu, za chwileczkę właśnie go przegłosujemy. Bardzo proszę o zalogowanie się, potwierdzenie kworum w Radni Info. Pan Dariusz Gajda prosił o głos na czacie. Tak, ale no chciałam najpierw przegłosować wniosek. Czy pan Darek może do tego wniosku również? Panie Dariuszu? Ja mam inny wniosek. To poczekamy, dobrze? Wniosek. Najpierw przegłosujemy ten, tak? Może być? Czy wszyscy już są zalogowani? Jest kworum? Pani Honorato, czy mamy kworum? Dobrze.
Czy wszyscy z Państwa? Kogo? Pan Jacek Czarnowski. Poprosimy o potwierdzenie kworum. Pan Jacek Czarnowski. Czy tylko pan Jacek? Pan gdzieś wyszedł. Dwóch radnych jest nieobecnych. Panie Jacku. No pan Jacek nas opuścił, jak widać, puste krzesło, nie wiem. No tak, nie będziemy czekać. O, wrócił, moment. Panie Jacku, poprosimy o potwierdzenie kworum. Mikrofon. Nie słyszę, panie Jacku, bo mikrofon ma pan wyłączony. O. Drodzy, bo coś mi zawiesza się to. O. Już potwierdził pan Jacek, proszę sprawdzić. Tak? Okej, jest? Dobrze. Tak, dziękuję bardzo, jest okej. Czy możemy już przegłosować wniosek formalny? O jakiej treści? Tak. Wniosek jest treści takiej, żeby usunąć z porządku obrad punkt 6 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Otwockiego. Bardzo proszę, głosujemy. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? O, działa. Działa. Wniosek nie przeszedł, więc będziemy procedować ten punkt. Bardzo dziękuję. Pan Dariusz Grajda prosił o głos. Ja składam wniosek, aby zdjąć z porządku obrad w punkcie 4 rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał, podpunkt 5 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2718W ulica Świętego Kazimierza i ulica Jankowskiego w Celestynowie na odcinku od ulicy Reguckiej do Obrońców Pokoju. Swój wniosek argumentuję tym, iż 31 sierpnia 2020 roku zostało wysłane pismo do Zarządu Powiatu Otwockiego, które nazywa się wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie pozbawienia części drogi powiatowej numer 2718W kategorii drogi powiatowej. Dziękuję bardzo. Panie Darku, z którego dnia jest to pismo? Pismo jest z dnia 31 sierpnia. Kiedy wpłynęło, no to należałoby już sprawdzić. Rozumiem. Starostwie. Dobrze. Panie starosto, albo pan dyrektor ZDEP, czy coś wiadomo na ten temat? Panie starosto, dyrektor, to prosiłbym pana dyrektora, ponieważ no to było w czasie, kiedy jeszcze tak. Nie funkcjonowaliśmy. Panie dyrektorze. Dzień dobry państwu na samym początku. Ja nie wiem, o jakim piśmie mówimy, mówiąc szczerze. Do mnie nic takiego, nic takiego nie trafiło. Chyba niemożliwe. Dobrze, słuchajcie, pismo, ponieważ pan Dariusz Grajda wnioskował. Tak? Tak, ja mam. Tak, pismo zostało skierowane do wiadomości przewodniczący Rady Powiatu Otwockiego, przewodniczący Rady Gminy Celestynów, radny powiatu pan Dariusz Grajda, radny powiatu pan Roman Zrednicki i również Zarząd Dróg Powiatowych. No dobrze, myślę, że możemy przegłosować ten wniosek. Pani Honorato. Bardzo proszę, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Pan Mirosław Przonka i pan Jarosław Kopaczewski, poprosimy o oddanie głosu.
Pan mam problem z połączeniem, ale jestem za. Dobrze, pan Mirosław Przonka jest za, proszę odnotować. I kto jeszcze? Mirosław Kopaczewski. A ja również dotarłem, przepraszam bardzo za spóźnienie. O, pan jestem... Zbigniew Szczepaniak już jest, ale to już uruchomiliśmy głosowanie. Bardzo przepraszam. To znaczy, jeżeli mogę, to chciałbym, a jeżeli nie, no to trudno, przepraszam. Już momencik. Pan Kopaczewski jest z nami? Tak, tak, już zagłosowałem. Zagłosował. Czy ze względu na pana Zbigniewa zrobimy reasumpcję głosowania, żeby mógł też zagłosować? Bardzo poproszę. To nie lepiej zapytać pana Zbigniewa, jak głosuje? Nie, bo musimy mieć w systemie już, jak mamy dzisiaj głosowania w systemie. Poproszę jeszcze raz, dobrze? Dobrze. Poproszę państwa po prostu jeszcze raz o zagłosowanie za chwilkę. Panie Zbigniewie, czy pan się zalogował do systemu? Tak, zalogowałem się do systemu, jestem. Tak. Możemy? Już możemy głosować. Ja mam w systemie kworum, nie mam głosowania. Pan Zbigniew na kworum nie ma głosowania. Dobra, już kworum nacisnąłem. Czyli wszyscy sprawdzamy kworum, dobrze. Czy wszystkich już mamy? Pan Jacek Czarnowski, pan Marcin Olpiński. Panie Marcinie, czy pan potwierdził kworum teraz? Potwierdził pan. Tak, wszyscy. Dobrze. I teraz przystępujemy do głosowania. Pan Marcin Olpiński, pan Paweł Ajdacki, poproszę o głos. Mi nie wyświetla do głosowania. Nie wiem dlaczego. Panu Olpińskiemu nie wyświetla głosowanie. Panie Marcinie, proszę powiedzieć, jaki jest pana głos. Za, przeciw, wstrzymuje się pan? Jestem przeciw. Przeciw, proszę odnotować. Czy jeszcze ktoś? Dziękuję. Zagłosowało 12 osób, przeciw 8, wstrzymał się 1, 3 nieobecnych. Stwierdzam, że głosami radnych wykreśliliśmy ten punkt do rozpatrzenia dalszego na razie, tak? Bardzo dziękuję. Czy jeszcze ktoś ma jakieś uwagi do porządku obrad? Ja nie mam uwagi do porządku obrad, ale chciałbym poprosić, by z tych ikon, gdzie dostajemy informacje, kto jak głosował, jednak tak. Ikonę pod imieniem i nazwiskiem świętej pamięci pana Stanisława Kruszewskiego usunąć. Dziękuję bardzo. Tak, to jest bardzo słuszna uwaga. Czy możemy ikonę... Było usunięte i nie wiadomo dlaczego się przywróciło. Będziemy próbować
ale jest nieaktywne. Oczywiście bardzo słuszna uwaga, ale było usunięte. Będziemy musieli chyba zadzwonić do operatora systemu. Po sesji na pewno sprawę ponownie będziemy próbować rozwiązać. Dobrze, dziękuję Państwu bardzo i przechodzimy do rozpatrzenia projektów uchwał. Pierwsza uchwała Rady Powiatu Otwockiego to uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla starosty otwockiego. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chce zabrać głos? Nie widzę, dziękuję. Ja mam pytanie. A, moment, bo ja nie widzę pana Dariusza i dlatego... Proszę, panie Darku. Chciałbym, aby wnioskodawca przedstawił taką informację, dlaczego jest taka wysokość zaproponowana wynagrodzenia dla starosty, a nie inna, większa albo mniejsza. Oddam głos panu skarbnikowi. Pan sekretarz może. Bo... Pan sekretarz, bardzo proszę. Zręcznie. Znaczy, nie czuję się wnioskodawcą oczywiście, ale większa nie może być ze względu na ustawy kominowe. Co do mniejszej wysokości, jest ona ustanowiona po prostu na takim samym poziomie, jak dotychczas było ustanowiona. Z tego, co ja się orientuję, też właśnie nie ma zmian, a wyższa nie może być, gdyż mamy ustawę kominową tak zwaną. Czy to wyczerpało pytanie pana, panie Darku? Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś ma pytania? Dziękuję bardzo. Przejdźmy zatem do głosowania. Bardzo proszę o uruchomienie głosowania. Tak, uchwałę o wynagrodzeniu dla starosty otwockiego. Bardzo proszę, możemy głosować. Kto jest za, bardzo proszę przycisnąć przycisk, kto jest przeciw i kto wstrzymał się. Pan Marcin Olpiński. Pan Marcin Olpiński. Czy jest pan Marcin Olpiński? Tak, 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 kończymy głosowanie. Bardzo proszę podać wyniki. Ja w międzyczasie powiem... Pani przewodnicząca, przepraszam, bo ja jestem zalogowany na Radni Info, ale na moim panelu jest nieaktywna możliwość głosowania, więc oddaję głos w taki sposób. Jestem za. Dobrze, bardzo dziękuję. Pan Dariusz Kołodziejczyk jest na Radni Info, jest na Zoomie i oddał głos za. Nie, dobrze, już zakończyliśmy głosowanie. Dziękuję bardzo. I przed następnym głosowaniem, ponieważ pan Dariusz Kołodziejczyk dołączył, potwierdzimy znowu kworum. Szanowni Państwo, bardzo proszę, jeżeli ktoś dołącza do nas, proszę o informację głosową, ponieważ my nie widzimy wszystkich, a tym bardziej, że nie włączacie Państwo kamer, więc w ogóle Was nie widać. I bardzo proszę, ja bardzo Państwa przepraszam, ale nie przytoczyłam opinii. Wczoraj Komisja Budżetowa na wspólnym posiedzeniu komisji jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Już poprosimy o wyniki. 19 głosów za, przeciw nie było, jeden się wstrzymał, jedna osoba nie głosowała, nieobecnych 3. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta przez Radę. Dobrze.
Przechodzimy teraz do następnej uchwały, do rozpatrzenia uchwały w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącego Rady. Czy przewodniczący Komisji Budżetowej przytoczy opinię? Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Pani Przewodnicząca, Komisja Budżetowa w dniu wczorajszym pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały jednogłośnie. Bardzo dziękuję. Mam informację z Biura Rady, że ponieważ nie wiadomo dlaczego pan Stanisław, znaczy cieszymy się, może duchem jest z nami, w systemie po prostu istnieje, więc proszę nie zwracać uwagi na jeden nie wziął udziału albo jeden głos więcej. Proszę po prostu na to na razie nie zwracać uwagi. Dziękuję za opinię. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, na czacie również nikt się nie zgłasza. W takim razie możemy przejść do głosowania, ale najpierw sprawdźmy kworum. Dobrze, ponieważ były osoby, które doszły, poproszę o potwierdzenie kworum. Pan Olbiński, pan Goliński, pan Czarnowski, poprosimy o potwierdzenie kworum. Pan Olpiński. Proszę chwileczkę, bo mi tutaj nie chce wyświetlić. Nie wiem dlaczego znowu. Zniknąłem w ogóle, przez jakiś czas mi nie było. Musiałem się jeszcze raz zalogować. Dobrze. Szukam te kworum. Już, czy pan potwierdził kworum? Nie potwierdziłem, bo nie wyświetlam niestety. Proszę wejść w aktywne posiedzenie, dobrze? Posiedzenia, w zakładkę posiedzenie z lewej strony. Tak, tak. Naciskam i nic. Mam aktywne posiedzenie. Tak. Nic, to nic, może nic. Proszę odświeżyć. Jak panie Marcinie? Dobrze, ja potwierdzam pana obecność, że tak powiem ręcznie. Nie wiem, co się stało. Klikam. Dobrze, i odnotujemy zaraz pana głos również, że tak powiem ręcznie. Dobrze. Nie ma osób, które zgłaszają jakiekolwiek uwagi. Bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za uchwałą w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącego Rady? Bardzo proszę. Opinia już była przed chwilą, także bardzo proszę. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Pan Olpiński. Jestem. Jaki głos mamy odnotować? Ja bym na chwileczkę przyszedłem. Może pani tak szybciutko powtórzyć, za co mam głosować? Bo ja myślałem, prawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącego Rady. Czy pan jest za, przeciw, tak, czy pan się wstrzymał? Jestem pan za. Pan Olpiński jest za. Poproszę o wyniki, jeśli możliwe już. Nie ma. To może być dobrze. Stwierdzam, że jednogłośnie Rada przyjęła przedmiotową uchwałę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem do rozpatrzenia punktu trzeciego, zmieniającego uchwałę. Będzie to uchwała zmieniająca uchwałę nr 29/4/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie delegowania radnych powiatu w Otwocku do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Czy ktoś z Państwa deklaruje chęć
pracy w tejże komisji. Pani Grażyna Olszewska, proszę. Jeśli Państwo pozwolicie, ja chciałabym zgłosić swoją chęć pracy w tej komisji. Poproszę Państwa o poparcie mojej kandydatury. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mamy kandydaturę pani Grażyny Olszewskiej. Czy są inne kandydatury? Jeśli mogę. Bardzo proszę, panie Zbyszku. Tak, ja również bym zgłosił kandydaturę swojej osoby do pracy w tej komisji. Dziękuję bardzo. Mamy drugą kandydaturę, pan Zbigniew Szczepaniak. Czy jeszcze ktoś chciałby zgłosić swoją chęć współpracy w tej komisji? Dziękuję. Zamykam zgłaszanie chętnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa, ale proszę Państwa, ponieważ jest tylko jedno miejsce wolne, bardzo proszę, przegłosujemy dwie kandydatury. Każdy z Państwa, Pani Honorato, przepraszam Państwa. Będziemy głosować pojedynczo. Każdy z Państwa będzie miał jeden głos. Będą dwa głosowania. I proszę przemyśleć, czy Państwo będą za kandydaturą pani Grażyny Olszewskiej i wtedy proszę oddać głos za. Czy będą Państwo za kandydaturą pana Zbigniewa Szczepaniaka i wtedy w drugim głosowaniu proszę oddać głos za. Czy są pytania? Czy wszystko jest jasne? Dziękuję. Pani Honorato, poproszę o przygotowanie głosowania na kandydaturę pani Grażyny Olszewskiej do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Możemy? Bardzo proszę, kto jest za kandydaturą pani Grażyny Olszewskiej? Proszę przycisnąć przycisk za, jeżeli ktoś jest za tą kandydaturą. Czy pan Olpiński nie jest za? Nie mogę głosować. Dobrze, bardzo proszę. Czy pan jest za kandydaturą pani Grażyny Olszewskiej? Przepraszam, jeszcze raz bym prosił powtórzenie. Czy pan jest za kandydaturą pani Grażyny Olszewskiej? Jestem za. Dziękuję. Pan Olszewski jest za. Pan Olpiński, przepraszam. Pokazuje pani Honorata wyniki. 14 głosów za, przeciw 2. Nie zagłosowało 6 osób. Teraz będziemy głosować drugie głosowanie za panem Zbigniewem Szczepaniakiem. Przepraszam pani przewodnicząca, można? Tak, bardzo proszę. Bo tu rozumiem, że nie głosujemy tylko pozytywnie, kto ma większą liczbę głosów za, a głosujemy też i negatywnie, i wstrzymująco. Jak będziemy to później wyliczać? Ja prosiłam, żeby każdy jeden głos za tylko oddał. A, rozumiem. Nie, chodzi mi o to, bo tak. Widzę, że inne osoby też oddają głos przeciw i chyba głosy tak, przeciw. Ale chodzi o to, że głos za miał być tylko jeden. Dobrze. Tak, dziękuję bardzo. Możemy głosować, bardzo proszę. Czy wszyscy już zagłosowali? Czy ktoś jeszcze chce głos za oddać? Dziękuję. Proszę o zamknięcie głosowania, pokazanie wyników. Okej. W podsumowaniu mam 8 głosów za.
Dobrze, wszystko się zgadza. Tym głosowaniem, panie Zbigniewie, bardzo dziękuję, że pan chciał wziąć udział w tym gremium, ale większością głosów, 14-8, zdecydowaliśmy o wyborze pani Grażyny Olszewskiej. I teraz bardzo proszę, przegłosujmy uchwałę zmieniającą uchwałę nr 29/4/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Otwocku do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, delegującą panią Grażynę Olszewską do pracy niniejszej komisji. I bardzo proszę o uruchomienie głosowania. Kto jest za? Bardzo proszę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o oddanie głosu. Marcin Olpiński jest za. Pan Marcin Olpiński jest za. Proszę odnotować. I pan Jacek Czarnowski jeszcze poprosimy. Panie Jacku, czy pan Jacek oddał głos? Panie Jacku. Pani przewodnicząca, w kwestii formalnej rady niekoniecznie musi oddać głos, prawda? Jak go nie ma, to no nie oddaje głosu, albo wyszedł do toalety. Ale oddał głos, także spokojnie. No dobrze, ale tak będziemy za każdym razem, to do rana będziemy siedzieć. Pani Bogusiu, bo może chwilowo po prostu coś nie łączyło. Chcielibyśmy umożliwić każdemu radnemu oddanie głosu, jeśli jest taka jego wola, pani Bogusiu. Oczywiście zmuszać nie będziemy. Bardzo proszę, 18 głosami za, 1 przeciw i 3 wstrzymujących się stwierdzam, że Rada Powiatu uchwałę przegłosowała pozytywnie. Proszę Państwa, w związku z tym, że teraz mamy punkt 4 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu otwockiego, od razu śpieszę z wyjaśnieniem. To, co wczoraj zostało przez Państwa zauważone, chyba pan Dariusz Grajda zauważył, tak mi się wydaje, albo pan Kołodziej. No nie wiem, no któryś z panów, nie, pan Darka nie było wczoraj. Któryś z panów, wiem, że zauważył, był taki błąd w druku w godzinach apteki w Józefowie, a to chyba pan Paweł Łajdacki. Poprawiliśmy ten błąd i faktycznie tak jak tutaj było stwierdzenie, że godziny pracy apteki tej jest, to są od 8 godziny, była 8 i to jest nieprawidłowo, czyli od 10 do 16 chyba, tak tam było. Dyżur niedzielny i ta literówka została już poprawiona, więc teraz będziemy głosować tę uchwałę. Bardzo proszę, czy ktoś, otwieram dyskusję, czy ktoś ma jakieś pytania, uwagi do tej uchwały. Można, pani przewodnicząca? Bardzo proszę. Taki drobiazg, jak człowiek czyta to w miarę szybko, to umyka takie no, drobne rzeczy, ale one istotne są. Mianowicie w preambule tejże uchwały tam jest burmistrz gminy Karczew. Poprosiłbym o poprawienie na burmistrza Karczewa. Dobrze. I chyba burmistrz Józefowa też jest, a nie burmistrz gminy Józefów. Nie, jest burmistrza gminy Józefów. Mhm. Czy ktoś z Józefowa ewentualnie może wyprowadzić z błędu? Na pewno burmistrz Karczewa jest, a nie burmistrz gminy Karczew. Józefów tak, miasto, trzeba wpisać miasta Józefów. Tak, czyli burmistrz miasta Józefów. Dobrze, czyli to będzie poprawa w druku. Burmistrz gminy Józefów i burmistrz miasta Józefów i jest tak samo burmistrz gminy Karczew. Jest burmistrz Karczewa. Czy ktoś jeszcze ma jakieś uwagi do tej uchwały? Jeszcze raz powiem, że ta poprawka godzinowa tego błędu w druku dotyczy pozycji 7 w tabeli. To jest apteka C-Farm, ulica Marszałka Piłsudskiego 106 w Józefowie.
i w niedzielę jest czynna od 10 do 16. To jest ta poprawka. Ta ósemeczka z przodu wylatuje. Dobrze, ponieważ nie widzę żadnych zgłoszeń, poproszę o opinię Komisję Gospodarki i Zasobów. Komisja Zasobów. Komisja Gospodarki, Zasobów i Środowiska pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, najpierw głosujemy poprawki, tak? Czyli poprawkę co do tej ósemeczki w siódmym punkcie i poprawkę w preambule. Bardzo proszę, głosujemy poprawki. Kto jest za poprawkami? Bardzo proszę przycisnąć przycisk za, kto jest przeciw? Przycisk czerwony i wstrzymujący się żółty. Pan Zbigniew Szczepaniak, bardzo prosimy o zagłosowanie. Pan Marcin Olpiński. Pan Marcin Olpiński. Ja się wstrzymuję. Pan Marcin się wstrzymuje. Pan Zbigniew? Czy już? Zamknijmy głosowanie. Głosami 20 za, jednym wstrzymującym i pan Zbigniew nie wziął udziału. Przegłosowaliśmy pozytywnie poprawki. W związku z tym przejdźmy do głosowania całej uchwały z poprawkami. Bardzo poproszę o przygotowanie głosowania. Dziękuję. Mamy już głosowanie. Bardzo proszę, kto jest za określeniem uchwałą w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu otwockiego. Kto jest za, proszę o przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Marcin Olpiński jest za. Pan Olpiński jest za. Pan Kosiński, pan Szczepaniak, bardzo poproszę o głos. Czy jest pan Kosiński? Jestem za, pani przewodnicząca. Pan Kosiński jest za. Pan Zbigniew Szczepaniak nie bierze udziału w głosowaniu. Bardzo proszę o podsumowanie. Tak. Poproszę o zaznaczenie w systemie, dobrze? Dziękuję bardzo. Głosami 21 głosów za, wstrzymało się 0, nikt się nie wstrzymał, nikt nie jest przeciw. Jedna osoba nie zagłosowała. Stwierdzam, że uchwała została pozytywnie podjęta. Punkt szósty od tego momentu staje się punktem piątym. I tu bardzo proszę, proszę Państwa, będziemy głosować uchwały w sprawie skarg. Będzie ich 5. Bardzo proszę. Będziemy głosować w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na kierownika jednostki organizacyjnej powiatu otwockiego. Czy ktoś ma jakieś pytania, chce zabrać głos? Nie widzę. Bardzo proszę, przejdźmy do głosowania. Poproszę o przygotowanie głosowania. Chwileczkę jeszcze. Marcin Olbiński jest za. Dobrze. Już jest uruchomiony panel do głosowania. Proszę o zagłosowanie. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Pan Michalczyk i pan Kopaczewski, poprosimy o oddanie głosu. Dziękujemy. Poproszę o podsumowanie. 19 głosami za, wstrzymujących się 3 głosy. Stwierdzam, że Rada pozostawiła bez rozpoznania skargę.
Punkt 7 stał się 6 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na kierownika jednostki organizacyjnej powiatu otwockiego. Czy ktoś ma jakieś pytania? Otwieram dyskusję. Nie słyszę, nie widzę. Bardzo proszę, w takim razie przystąpmy do głosowania. Poproszę o uruchomienie panelu głosowania. Już jest uruchomiony. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na kierownika jednostki organizacyjnej powiatu otwockiego? Olpiński jest za. Pan Olpiński jest za. Nie mam. 21 głosów za. Jedna się osoba wstrzymała. Stwierdzam, że Rada przegłosowała uchwałę pozytywnie. Punkt 8 stał się 7. W sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na kierownika jednostki organizacyjnej powiatu otwockiego. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. Poproszę o uruchomienie panelu. Momencik cierpliwości poproszę. Tak? Jakiś problem jest? Olpiński jest za. Dobrze, pan Olpiński jest za, ale tutaj jeszcze nie uruchomiliśmy głosowania. Jakiś problem z systemem? Proszę o chwilę cierpliwości państwa. Tutaj pani Honorata działa cały czas. Głosujemy imiennie, ponieważ jest problem z systemem, nie ma tutaj problemu. Nie ma, dobrze. Głosujemy w takim razie imiennie. Dobrze. Bardzo proszę, po kolei. Pan Paweł Ajdacki. Jestem za. Dziękuję. Pani Agneta Bartnicka. Jestem za. Dziękuję. Pani Kinga Błaszczyk. Jestem za. Dziękuję. Pan Jacek Czarnowski. Jestem za, ale informuję też, że na chwilkę będę musiał wyłączyć się z obrad przez parę minut. Dobrze, dobrze, panie Jacku, dziękuję za informację. Pan Janusz Goliński. Wyłączam się ani na chwilę. Ale dobrze, tylko czy jest pan za, czy przeciw? Tak, czy... jestem za, tak. Za. Dziękuję, jest panie Januszu. Za. Pan Dariusz Grajda. Pan Dariusz Grajda jest z nami. Nie słyszę pana Dariusza. Grażyna Kilbach, jestem za. Jolanta Koczorowska. Jestem za. Dziękuję. Dariusz Kołodziejczyk. Pan Dariusz Kołodziejczyk. Jestem za, pani przewodnicząca. Dziękuję. Pan Jarosław Kopaczewski. Jestem za. Dziękuję. Pan Robert Kosiński. Jestem za. Dziękuję. Pan Piotr Mateusz Kudlicki. Za. Dziękuję. Pan Grzegorz Michalczyk. Pan Grzegorz Michalczyk. Nie słyszę pana Grzegorza. Pan Marcin Olpiński. Jestem za. Dziękuję. Pani Grażyna Skawka. Jestem za. Dziękuję. Pan Krzysztof Olszewski. Jestem za. Dziękuję. Pan Mirosław Przonka.
Pani Mirosławi, mikrofon poproszę o włączenie mikrofonu, dobrze? Jestem za. Dziękuję. Pani Ela Sibek. Jestem za. Dziękuję. Pan Roman Srebrnicki. Za. Dziękuję. Pan Krzysztof Szczegielniak. Za. Dziękuję. Pan Zbigniew Szczepaniak. Za. Dziękuję. Pani Bogumiła Więckowska. Za. Dziękuję. Pan Paweł Zawada. Nieobecny dzisiaj. Czy wrócił pan Grzegorz Michalczyk i pan Dariusz Grajda? Dziękuję, zamykam głosowanie. Kto ma problem z mikrofonem? Kto ma problem z mikrofonem? Darek. Darek Grajda. Dariusz Grajda. Panie Darku, czy może pan go głos oddać na czacie? No właśnie. Roman, to z twojego niech skorzysta. Panie Darku, nie wiem, czy pan nas słyszy w ogóle. No trudno, tym razem po prostu pan Darek nie weźmie udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć. Jestem, już musiałem się przelogować. Dobrze, panie Darku, czy pan jest za, czy pan jest przeciw, czy pan się wstrzymuje od głosu? Zasadniczo za którym projektem? W sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na kierownika jednostki organizacyjnej powiatu otwockiego. Wstrzymuję się. Dobrze, panie Darku? Tak. Dobrze, dziękuję. I pan Grzegorz Michalczyk, czy dołączył? Nie widzę. Dobrze, stwierdzam, że przyjęliśmy pozytywnie tęże uchwałę przy jednym głosie wstrzymującym się i 21 za. Dziękuję Państwu bardzo. Przechodzimy do punktu 8, byłego 9, w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na kierownika jednostki organizacyjnej powiatu otwockiego. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę, nie słyszę. Bardzo proszę, przejdźmy do głosowania. Czy możemy zrobić to na portalu, czy imiennie? Imiennie. Imiennie, tak? Dobrze. Muszę wziąć kolejną kartę do głosowania. Punkt 8. Otwieram głosowanie. Bardzo proszę, kto jest za, kto przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Pan Paweł Ajdacki. Jestem za. Dziękuję. Pani Aneta Bartnicka. Jestem za. Dziękuję. Pani Kinga Błaszczyk. Jestem za. Dziękuję. Pan Jacek Czarnowski. Na moment się musiał wylogować, nie bierze udziału w tym głosowaniu. Dziękuję. Pan Janusz Goliński. Jestem za. Dziękuję. Pan Dariusz Grajda. Wstrzymuję się. Dziękuję. Pani Grażyna Kilbach za. Pani Jolanta Koczorowska. Dziękuję. Za. Pan Dariusz Kołodziejczyk. Jestem za. Dziękuję. Pan Jarosław Kopaczewski. Jestem za. Dziękuję. Pan Robert Kosiński. Jestem za. Dziękuję. Pan Piotr Mateusz Kudlicki. Za. Dziękuję. Pan Grzegorz Michalczyk. Nie to, drugie. Nie powrócił. Pan Marcin Kudlicki. Jestem za. Pan Marcin Olpiński. Jestem za. Dziękuję. Pan Grzegorz Michalczyk jest z nami już? Bo nie wiedziałam się. Że... Tak, jestem za. Dziękuję. Pani Grażyna Olszewska. Jestem za. Dziękuję. Pan Krzysztof Olszewski. Jestem za. Pan Mirosław Przonka. Jestem za. Jestem zmieniony. Dziękuję. Pani Elżbieta Siwek. Jestem za. Dziękuję. Pan Roman Srebrnicki. Za. Dziękuję. Pan Krzysztof Szczegielniak. Za. Dziękuję. Pan Zbigniew Szczepaniak. Za. Dziękuję. Pani Bogumiła Więckowska. Za. Dziękuję.
stwierdzam, że rada głosowała następująco: 20 głosów za, 1 wstrzymujący się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta pozytywnie. Przechodzimy do punktu 9, byłego 10, przypominam, były 10, w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na kierownika jednostki organizacyjnej powiatu otwockiego. Ja bym gdzieś słyszała, że tak powiem. Dobrze. Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłaszających się osób. W takim razie przejdźmy do głosowania. Również będzie to głosowanie imienne. Kto z Państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Pan Paweł Ajdacki. Jestem za. Dziękuję. Pani Aneta Bartnicka. Wstrzymuję się. Dziękuję. Pani Kinga Błaszczyk. Jestem za. Dziękuję. Pan Jacek Czarnowski, czy dołączył już do nas? Nie, nie ma chwilowo. Pan Janusz Goliński. Jestem za. Dziękuję. Pan Dariusz Grajda. Wstrzymuję się. Dziękuję. Grażyna Kilbach, jestem za. Pani Jolanta Koczorowska. Za. Dziękuję. Pan Dariusz Kołodziejczyk. Jestem za, pani przewodnicząca. Dziękuję. Pan Jarosław Kopaczewski. Jestem za, pani Grażyno. Dziękuję. Pan Robert Kosiński. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan Piotr Mateusz Kudlicki. Jestem za. Dziękuję. Pan Grzegorz Michalczyk. Jestem za. Dziękuję. Pan Marcin Olpiński. Jestem za. Dziękuję. Pani Grażyna Olszewska. Jestem za. Dziękuję. Pan Krzysztof Olszewski. Jestem za. Dziękuję. Pan Mirosław Przonka. Jestem za. Dziękuję. Pani Elżbieta Siwek. Jestem za. Dziękuję. Pan Roman Srebrnicki. Za. Srebrnicki. Dziękuję. Pan Krzysztof Szczegielniak. Za. Dziękuję. Pan Zbigniew Szczepaniak. Za. Dziękuję. Pani Bogumiła Więckowska. Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że radni głosowali w ten sposób. 19 osób za, 2 osoby wstrzymały się od głosu. W związku z tym pozytywnie wyraziliśmy pozytywną opinię i uchwała została podjęta w tej sprawie. Dziękuję. Mamy następną. Jest to punkt 10, były 11, w sprawie przekazania skargi. Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłaszających się osób. W takim razie bardzo proszę, przystąpimy do głosowania imiennego. To będzie punkt 10. Bardzo proszę, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, uchwalę w sprawie przekazania skargi. Pan Paweł Ajdacki. Jestem za. Dziękuję. Pani Aneta Bartnicka. Za. Dziękuję. Pan Kinga Błaszczyk. Jestem za. Dziękuję. Pan Jacek Czarnowski, jeśli powrócił już, nie bierze udziału w tym głosowaniu. Pan Janusz Goliński. Jestem za. Pan Dariusz Grajda, dziękuję. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani Grażyna Kilbach za. Pani Jolanta Koczorowska. Za. Dziękuję. Pan Dariusz Kołodziejczyk. Jestem przeciw. Dziękuję. Pan Jarosław Kopaczewski. Jestem za. Dziękuję. Pan Robert Kosiński. Jestem za. Dziękuję. Pan Piotr Mateusz Kudlicki. Tak. Jestem za, przepraszam. Dziękuję bardzo. Pan Grzegorz Michalczyk. Jestem za. Dziękuję. Pan Marcin Olpiński. Jestem za.
Dziękuję. Pani Grażyna Olszewska. Jestem za. Dziękuję. Pan Krzysztof Olszewski. Jestem za. Dziękuję. Pan Mirosław Przonka. Jestem za. Dziękuję. Pani Elżbieta Siwek. Jestem za. Dziękuję. Pan Roman Srebrnicki. Za. Pan Krzysztof Szczegielniak. Wstrzymuje się. Wstrzymuje się pan, dobrze. Pan Zbigniew Szczepaniak. Za. Pani Bogumiła Więckowska. Za. Dziękuję uprzejmie. Przy jednym głosie przeciw i jednym wstrzymującym się i 20 za. Za 19, przepraszam, bo jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że uchwaliliśmy to przekazanie skargi. I ostatnie bez opinii, ostatni punkt 11, były 12 w sprawie rozpatrzenia petycji. Czy ktoś chciałby zabrać głos? No to to jest to. Ale to są były numery. Piątka wypadła. Dziękuję. Zamykam dyskusję, której nie było. Przechodzimy do głosowania zatem. Kto w sprawie rozpatrzenia petycji jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Bardzo proszę. O głosowanie imienne. Pan Paweł Ajdacki. Jestem za. Dziękuję. Pani Aneta Bartnicka. Za. Dziękuję. Pani Kinga Błaszczyk. Jestem za. Dziękuję. Pan Jacek Czarnowski. Pan Janusz Goliński. Za. Dziękuję. Pan Dariusz Grajda. Pan Dariusz Grajda. Nie weźmie udziału. Jestem za. A, jest, dobrze, dziękuję bardzo. Grażyna Kilbach, jestem za. Pani Jolanta Koczorowska. Za. Dziękuję. Pan Dariusz Kołodziejczyk. Jestem za. Dziękuję. Pan Jarosław Kopaczewski. Jestem za. Dziękuję. Pan Robert Kosiński. Jestem za. Dziękuję. Pan Piotr Mateusz Kubicki. Dziękuję. Pan Grzegorz Michalczyk. Jestem za. Dziękuję. Pan Marcin Olfiński. Pan Marcin. Jestem za. Dziękuję. Pani Grażyna Olszewska. Jestem za. Dziękuję. Pan Krzysztof Olszewski. Jestem za. Dziękuję. Pan Mirosław Przonka. Jestem za. Dziękuję. Pani Elżbieta Siwek. Jestem za. Dziękuję. Pan Roman Srebrnicki. Za. Dziękuję. Pan Krzysztof Szczegielniak. Jestem za. Dziękuję. Pan Zbigniew Szczepaniak. Za. Dziękuję. Pani Bogumiła Więckowska. Za. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła tę uchwałę. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 12, byłego 13. Tak. Przechodzimy do rozpatrzenia uchwały zmieniającej uchwałę nr 11 łamane na 2 na 18 z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa. Bardzo proszę, przeczytam treść uchwały. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 11 łamane na 2 na 11 na 18 z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa na podstawie artykułu 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym uchwala się, co następuje.
W uchwale nr 11/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa paragraf trzeci otrzymuje brzmienie. Ustala się skład osobowy komisji. Pani Kinga Błaszczyk, pan Jacek Czarnowski, pan Janusz Goliński, pani Grażyna Kilbach, pan Robert Kosiński, pan Grzegorz Michalczyk, pani Elżbieta Siwek, pan Roman Srebrnicki, pan Paweł Zawada. Czy są uwagi do tego składu? Nie słyszę uwag. Bardzo proszę, ponieważ za chwilę będę chciała poprosić również o wytypowanie, zgłoszenie kandydatur na przewodniczącego tej komisji. Na razie bardzo bym poprosiła, żebyśmy przegłosowali skład osobowy komisji. Bardzo proszę. Proszę Państwa, jest taka propozycja tutaj od wiceprzewodniczącej. O, mamy, bardzo dziękuję. Widzimy treść uchwały. Bardzo proszę o głosowanie imienne. I jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, to poproszę tylko o zgłoszenie, kto jest przeciw albo wstrzymuje się od głosu. Czy tak się możemy umówić? Czy możemy tak w ten sposób zagłosować? Teraz to nie rozumiem. To w ogóle nie głosujemy za? Nie, no musimy głosować. Nie, dobrze. Za. Głosujemy normalnie imiennie, po kolei. Bardzo proszę, to będzie punkt 12. A co się stało z tym systemem? Dlaczego nie możemy głosować? Zawiesił się system i trzeba, no niestety tak się zawiesił, że musimy jutro z producentem nawiązać kontakt, bo po prostu no coś się... Pojawiła się taka, taki komunikat. Awaria serwera. Awaria serwera jest i po prostu nie wiemy, czy próbują to jest... Próbują naprawić, może się uda. Oni próbują naprawić, także to nie u nas, tylko u operatora. U operatora. Dobrze, dziękuję bardzo. Tak, po stronie operatora to jest niestety. Taka akurat na nas trafiło. Dobrze. Bardzo proszę, mogę jedno zdanie? Bardzo proszę. Ponieważ rzeczywiście jest problem z tym serwerem i wychodzi na to, że jak mielibyśmy przegłosowywać skład komisji oddzielnie, później przewodniczącego oddzielnie, tak, całą komisję znowu. Na każdą uchwałę odnośnie komisji mamy trzy głosowania imienne, tak, wyczerpane. Ja proponuję podejść do tego w ten sposób, że jeżeli nie ma uwag do składu osobowego, to wtedy zaproponować przewodniczącego i podjąć uchwałę o całej komisji. Czyli jedno głosowanie. Tak, tak. Czy są jakieś głosy przeciw? Nie. Nie widzę. Bardzo Państwu dziękuję, nam to usprawni troszeczkę pracę dzisiaj i skróci. Dobrze, to ja bardzo proszę o zgłoszenie kandydatur z tego składu osobowego. Kto chciałby zgłosić kandydaturę przewodniczącego tej komisji? Pani przewodnicząca? Tak, bardzo proszę, pani Kinga Błaszczyk. Na przewodniczącą Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa chciałabym zgłosić panią Elżbietę Siwek. Dziękuję. Dziękuję. Czy pani Elżbieta Siwek wyraża zgodę? Tak, wyrażam. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze inne kandydatury? Nie widzę. W takim razie proszę państwa. Przegłosujemy teraz, kto jest za, kto przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa w widocznym składzie z przewodniczącą panią Elżbietą Siwek na czele. I bardzo proszę o głosowanie imienne. Pan Paweł Ajdacki. Jestem za. Dziękuję. Pani Aneta Bartnicka, przepraszam bardzo. Wstrzymuję się. Dziękuję.
Pani Kinga Błaszczyk. Jestem za. Dziękuję. Pan Jacek Czarnowski. Jeszcze nie wrócił. Pan Janusz Goliński. Wstrzymuję się. Dziękuję. Pan Dariusz Grajda. Wstrzymuję się. Dziękuję. Grażyna Kilbach, jestem za. Pani Jolanta Koczorowska. Ja jestem za. Dziękuję. Pan Dariusz Kołodziejczyk. Ja też jestem za. Dziękuję. Pan Jarosław Kopaczewski. Ja też jestem za. Dziękuję. Pan Robert Kosiński. Jestem za. Dziękuję. Pan Mateusz. Za. Pan Grzegorz Michalczyk. Za. Dziękuję. Pan Marcin Olpiński. Jestem za. Dziękuję. Pani Grażyna Olszewska. Jestem za. Dziękuję. Pan Krzysztof Olszewski. Jestem za. Dziękuję. Pan Mirosław Przomka. Jestem za. Dziękuję. Pani Elżbieta Siwek. Jestem za. Dziękuję. Pan Roman Srebrnicki. Za. Dziękuję. Pan Krzysztof Szczegielniak. Za. Dziękuję. Pan Zbigniew Szczepaniak. Wstrzymuję się. Dziękuję. Pani Bogumiła Więckowska. Jestem za. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za głosowanie. Przy 17 głosach za i 4 wstrzymujących się stwierdzam, że Rada zmieniła uchwałę w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa. Bardzo Państwu dziękuję. Bardzo serdecznie życzę całej komisji miłej pracy, a pani Elżbiecie Siwek gratuluję podjęcia wyzwania od razu na początek i jestem przekonana, że będzie się pani dobrze współpracować w tej komisji. Bardzo dziękuję. Bardzo. Wszystkie. Dobrze. I teraz. Dobrze. I teraz przechodzimy, pani honorato, do następnej uchwały. Wszystkie były będzie to punkt 13, były 14, proszę Państwa. Uchwała zmieniająca uchwałę numer 6/2/18 z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji rewizyjnej. Na podstawie artykułu 16 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy w uchwale numer 6/2/18 z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji rewizyjnej. Paragraf trzeci otrzymuje brzmienie. Ustala się skład osobowy komisji. Pan Jarosław Kopaczewski, pan Piotr Kudlicki, pani Elżbieta Siwek, pan Zbigniew Szczepaniak i pani Bogumiła Więckowska. Tutaj może jeżeli nie ma uwag do składu, czy są uwagi do składu? Pan Dariusz Grajda prosi o głos. Pani Przewodnicząca, zanim zgłosiłbym uwagi, chciałbym zapytać, ile klubów funkcjonuje w Radzie Powiatu Otwockiego? W tej chwili 3. Klub PO, klub PSL i klub PiS. To pani przewodnicząca, ja mam taką prośbę gorącą, serdeczną, apel specjalny do państwa radnych, którzy startowaliście z Komitetu Wyborczego Wyborców, nasz wspólny dom, a jest was 5, abyście... Pięcioro teraz, tak. Mhm. No, tak, panie Darku? Tak mi się też wydaje, że 5. Dobrze. Mhm. To abyście państwo zalegalizowali swoje funkcjonowanie w Radzie Powiatu, abyście formalnie zgłosili istnienie takiego klubu, wybrali przewodniczącego tego klubu czyli sekretarza i wtedy rozumiem, że pani Siwek będzie spełniała ten wymóg,
że przedstawiciel każdego klubu i państwo jako klub będziecie spełniali ten wymóg, że macie również swojego przedstawiciela w komisji rewizyjnej. Także to jest taki gorący apel, również chyba też dla czystości sprawy, żeby też i mieszkańcy powiatu otwockiego wiedzieli, kto jest reprezentantem jakiego klubu. Dziękuję bardzo. Dobrze, panie Darku, bardzo dziękuję za ten głos. Oczywiście bardzo dokładnie weźmiemy go pod rozwagę. Obiecuję. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś głosy? Pani przewodnicząca. Tak, panie Jarosławie. Ja chciałbym od razu zaproponować przewodniczącego komisji. To za chwileczkę, dobrze, dobrze. Tylko czekam, czy są uwagi do składu. Nie ma. Dobrze, to panie Jarosławie, bardzo proszę. Pan ma propozycję przewodniczącego bądź przewodniczącej komisji. Proszę. Chciałbym zgłosić na osobę przewodniczącego komisji rewizyjnej pana Piotra Tomasza, pana Piotra Mateusza Kudlickiego. Czy pan Piotr Mateusz Kudlicki wyraża zgodę? Tak, zgadzam się. Dziękuję. Czy są inne kandydatury? Nikt się na czacie nie zgłasza. Nie słyszę też ustnie. Bardzo proszę, w takim razie będziemy za chwilę głosować uchwałę w takim kształcie, gdzie jest, za chwilę ona się ukaże na Państwa ekranach dla pewności, gdzie mamy rzeczony skład osobowy, pan Jarosław Kopaczewski, pan Piotr Mateusz Kudlicki, pani Elżbieta Siwek, pan Zbigniew Szczepaniak, pani Bogumiła Więckowska i kandydatura pana Piotra Mateusza Kudlickiego na przewodniczącego tejże komisji. I już mamy na ekranie wpisaną kandydaturę na bieżąco. Pani Honorato, bardzo uprzejmie dziękuję za szybkie reakcje. I będziemy głosować tak jak poprzednio, kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał. Bardzo proszę, pan Paweł Ejdacki. Jestem za. Dziękuję. Pani Aneta Bartnicka. Wstrzymuję się. Dziękuję. Pani Kinga Błaszczyk. Za. Dziękuję. Pan Jacek Czarnowski, czy powrócił? Jeszcze nie. Pan Janusz Goliński. Jestem za. Dziękuję. Pan Dariusz Grajda. Jestem przeciw. Dziękuję. Pani Grażyna Kilbach. Jestem za. Pani Jolanta Koczorowska. Wstrzymuję się. Dziękuję. Pan Dariusz Kołodziejczyk. Jestem za. Dziękuję. Pan Jarosław Kopaczewski. Jestem za. Dziękuję. Pan Robert Kosiński. Za. Dziękuję. Pan Piotr Mateusz Kudlicki. Jestem za. Dziękuję. Pan Grzegorz Michalczyk. Jestem za. Dziękuję. Pan Marcin Olpiński. Jestem za. Dziękuję. Pani Grażyna Olszewska. Jestem za. Dziękuję. Pan Krzysztof Olszewski. Jestem za. Dziękuję. Pan Mirosław Pszonka. Jestem za. Dziękuję. Pani Elżbieta Siwek. Jestem za. Muszę wiedzieć. Dziękuję. Pan Roman Srebrnicki. Jestem za. Dziękuję. Pan Krzysztof Szczegielniak. Za. Dziękuję. Pan Zbigniew Szczepaniak. Wstrzymuję się. Dziękuję. Pani Bogumiła Więckowska. Wstrzymuję się. Dziękuję. Proszę Państwa, stwierdzam. Przy 16 głosach za, jednym przeciw i czterech, wstrzymujących się od głosu, uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 14, byłego 15. Pani przewodnicząca, można? Ja tam napisałem na czacie, prosiłem o głos. A bardzo proszę, przepraszam panie starosto, nie zauważyłam w tym ferworze tych... Tylko jedno zdanie, żeby rozwiać wątpliwości pana Dariusza Grady. Otóż z ustawą o samorządzie powiatowym, ustawy wynika jasno, że w skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele klubów. Więc obecność przedstawiciela Komitetu Wyborczego Nasz Wspólny Dom, choć nie jest zalegalizowany, jak to pan powiedział, ten klub,
niczym nie, znaczy nie uchybia z punktu widzenia formalno-prawnego składowi komisji. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie starosto, za ten głos. Chciałbym się odnieść. Bardzo proszę, panie Darku. Ad vocem do wypowiedzi pana starosty. Ja oczywiście nie mówiłem o uchybieniach. Bo znam ustawę o samorządzie powiatowym. Natomiast apelowałem do państwa, żebyście państwo, również pan, panie starosto i pani przewodnicząca, abyście czując powagę sytuacji, rozumiejąc, jaki mandat sprawujecie, po prostu powołali do życia wasz klub i żeby widniał na stronie internetowej i żeby było wiadomo, że koalicja w powiecie otwockim jest rządzona przez nasz wspólny dom i PiS. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za ten głos, panie Darku. Myślę, że na pewno weźmiemy go pod rozwagę. Pan starosta, bardzo proszę, też ad vocem, proszę. Panie Dariuszu, no tutaj trudno się zgodzić z tym, co pan mówi, bo akurat tutaj się tak składa, że jest nas więcej, ale jeżeli byłby jeden radny z danego komitetu wyborczego, jak chociażby pani Grażyna Olszewska, i ona nie może założyć sobie klubu, w związku z tym, co ona jest niepoważna, czy ona nie może być radną, czy jej obecność w jakiejkolwiek komisji też powoduje, że może ta ranga jest gorsza. Wydaje mi się, że nie, no nie, nie dajmy się zwariować. Myślę, że zostawmy tak, jak jest i nie ciągnijmy tego tematu dalej. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie starosto. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos w tej sprawie? Dziękuję. Przejdźmy zatem do uchwały zmieniającej uchwałę nr 7/2/18 z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Na podstawie artykułu 16a ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym uchwala się, co następuje. Paragraf 1 w uchwale nr 7/2/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, paragraf 3 otrzymuje brzmienie. Ustala się skład osobowy komisji. Pan Jarosław Kopaczewski, pan Piotr Kudlicki, pan Krzysztof Olszewski. I wczoraj zgłosił się tam jeszcze pan Marcin Olpiński. Dzisiaj zmiana, jednak do budżetówki idę, jeśli to można zmienić. Tak, panie Marcinie. Powtórzę, jeśli jest możliwość, to bym prosił o zmianę do komisji budżetowej, rezygnując z komisji skarg, wniosków i petycji. No i jeszcze pan może, bo jeszcze budżetowej nie głosowaliśmy. Tak, tak. I jeszcze do tego paragraf czwarty otrzymał. Paragraf trzeci. A trzeci stoi w czwartym. Nie widzimy tej uchwały, szkoda. Zaraz będzie. Zaraz będzie ta uchwała, pani Jolu. Za chwilkę. Pani Honorato, będzie uchwała? Tak, znaczy no to, co przeczytałam, tak? Już pani Jolu wyświetlamy, dobrze? Momencik. Tak. Dobrze, jeszcze raz przeczytam. O, już mamy. Pan Jarosław Kopaczewski, pan Piotr Kudlicki, pan Krzysztof Olszewski. Paragraf czwarty otrzymuje brzmienie: na przewodniczącego komisji powołuje się
Pani Przewodnicząca, czy mogę jako klub zgłosić kandydata? Tak, bardzo proszę. Ja tylko chciałam powiedzieć, że pan Marcin Olpiński zrezygnował ze składu tej komisji. Bardzo proszę. Panie Romanie, proszę. Państwo radni, pani przewodnicząca, chciałbym zgłosić na przewodniczącego pana Krzysztofa Olszewskiego. Nie słyszymy jeszcze raz. Pani przewodnicząca, państwo radni, chciałbym zgłosić na przewodniczącego Komisji Skarg i Wniosków pana Krzysztofa Olszewskiego. Pan Krzysztof Olszewski. Czy jest pan Krzysztof Olszewski, czy wyraża zgodę na kandydowanie? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję. W związku z tym uchwała otrzymuje brzmienie: w paragrafie trzecim ustala się skład osobowy komisji Jarosław Kopaczewski, Piotr Kudlicki, Krzysztof Olszewski. Paragraf czwarty otrzymuje brzmienie: na przewodniczącego komisji powołuje się pana Krzysztofa Olszewskiego. I taki projekt uchwały, tutaj będzie tylko zmieniony, tak, jest paragraf drugi, uchwała podlega podaniu, bo to jest tylko zmiany w paragrafie pierwszym głosowaliśmy, co do uchwały samej paragraf trzeci i czwarty. Bardzo proszę, w tym brzmieniu poddaję tę uchwałę w całości pod państwa głosowanie. Przypomnę tylko, że głosujemy w tej chwili projekt numer 14, były 15. I teraz poproszę o imienne głosowanie. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Pan Paweł Ajdacki. Jestem za. Dziękuję. Pani Aneta Bartnicka. Wstrzymuję się. Dziękuję. Pani Kinga Błaszczyk. Jestem za. Dziękuję. Pan Jacek Czarnowski. Jeszcze nie ma. Nie ma. Pan Janusz Goliński. Wstrzymuję się. Dziękuję. Pan Dariusz Grajda. Wstrzymuję się. Dziękuję. Pani Grażyna Kilbach, jestem za. Pani Jolanta Koczorowska. Wstrzymuję się. Dziękuję. Pan Dariusz Kołodziejczyk. Jestem za. Dziękuję. Pan Jarosław Kopaczewski. Jestem za. Dziękuję. Pan Robert Kosiński. Jestem za. Dziękuję. Pan Piotr Mateusz Kudlicki. Jestem za. Dziękuję. Pan Grzegorz Michalczyk. Pan Grzegorz Michalczyk. Nie ma w tej chwili. Pan Marcin Olpiński. Jestem za. Dziękuję. Pani Grażyna Olszewska. Jestem za. Dziękuję. Pan Krzysztof Olszewski. Jestem za. Dziękuję. Pan Mirosław Przonka. Jestem za. Dziękuję. Pani Elżbieta Siwek. Dziękuję. Pan Roman Srebrnicki. Za. Dziękuję. Pan Krzysztof Szczegielniak. Za. Dziękuję. Pan Zbigniew Szczepaniak. Pan Zbigniew Szczepaniak. Nie ma chwilowo. Pani Bogumiła Więckowska. Ja się wstrzymuję. Ja chciałam zapytać, czy samemu na siebie można głosować, bo chyba to było już wyjaśniane w tej Radzie, że nie bardzo. Panie sekretarzu, można. Ja nie widzę przeciwwskazań, ale... Można, jeżeli oczywiście mecenasi mogą też w tym temacie wypowiedzieć, natomiast jeżeli chodzi właśnie o głosowanie do akcesu do komisji, to nie jest głosować. Następne, tak. Ale na przewodniczącego, jak się głosuje, są na siebie. Uprzedzę, być może by musieli to nowe logowanie, ale to uprzedzę. Dobrze. Go wyraża zgodę. To znaczy, że chyba wyraża również zgodę i akceptuje siebie. No właśnie tak logicznym jest, że jak wyraża zgodę na kandydowanie, to tak trochę dziwnie, żeby nie potwierdzał tego w głosowaniu i no, nie ma tutaj interesu prawnego, pani Bogusiu, chyba. Znaczy, nie ma sprzeczności prawnych. No, zostanę przy zdaniu odrębnym, że to nie... Rozumiem, pani Bogusiu, oczywiście ma pani do tego pełne prawo. Dobrze, czyli pani się wstrzymuje, pani Bogusiu. Może pan mecenas się wypowie. Właśnie, może pan mecenas? Poprosimy pana mecenasa o wypowiedź. Nie wiem.
Panie mecenasie, dziękuję. Halo, dzień dobry, nie wiem, czy mnie słychać. Dzień dobry, tak, słychać panie. O ile dobrze rozumiem, to było pytanie dotyczące tego, czy radny może głosować na siebie w zakresie członka komisji. Członka komisji i przewodniczącego, przewodniczącego komisji. Pytanie jak zwykle jest trudne, natomiast może posłużę się taką analogią, bo o ile pamiętam, bo to łatwiej mi przypomnieć sobie, radny może głosować na siebie, jeżeli ma być na przykład wybrany na starostę. Tak więc na zasadzie takiej analogii uznałbym, że również może głosować na siebie w zakresie członka komisji. Co do przewodniczącego nie mogę powiedzieć w 100%, na 100% nie mam pewności, ale jako, że to w każdej tego typu uchwale dotyczy jednego radnego, to sugerowałbym, żeby lepiej ten radny głosujący żeby się wstrzymał od głosowania w zakresie przewodniczącego. Bo tutaj nie będzie tego ryzyka, że tak jak mówiłem, to dotyczy jednego radnego przy każdym głosowaniu, więc tu nie będzie tego ryzyka, że nie będzie możliwości podjęcia takiej uchwały. I tym bardziej, dziękuję, dziękuję bardzo. Nie zmienia rozstrzygnięcia. Tak, tak, tak. Się zgodzę. Tylko państwo radni, przypominam sobie i tutaj razem z panią wiceprzewodniczącą, przypominamy sobie, że na pierwszej sesji, na której głosowaliśmy w tej kadencji, komisje i wybieraliśmy przewodniczących tychże komisji. Ja nie pamiętam, żebyśmy mieli osoby wyłączone z głosowania, te, które kandydowały na przewodniczących komisji. Nie wiem, czy przez 2 lata się coś w tej materii zmieniło. Proszę o głos. 22. Bardzo proszę, pan Dariusz Kołodziejczyk. Tutaj na czacie pani przewodnicząca jakieś osoby się zgłosiły przede mną. Pan Mateusz Kudlicki, czy się zgłasza teraz? Nie, pan Kołodziejczyk. Pan Kołodziejczyk, nie mam na czacie pana Kołodziejczyka, nie wiem dlaczego. Ja się zgłaszałem teraz. Dobrze, bardzo proszę. Czy pan, przepraszam bardzo, jeszcze zapytam, czy pan Dariusz Kołodziejczyk też chciał zabrać głos, czy pan... Tak, tak, proszę pani przewodnicząca. Po to ja poproszę, bo niestety nie mam... informacji, ale... Będę na przyszłość wysyłał na czacie. Bardzo dziękuję. To może pan Kudlicki najpierw, a później pan, dobrze. Panie Darku. Dobrze? Może tak być? Tak, oczywiście. Bardzo proszę, pan Piotr Mateusz Kudlicki. Ja rozumiem, że głosowanie się zakończyło, tak, w tej sprawie? Tak. Dobrze, nie mam wątpliwości. Proszę państwa, może jednak sięgnąć do opinii, która była w tym przedmiocie interesu prawnego radnego, jak go rozumieć i w jakich sytuacjach powinien się wyłączać, a w jakich nie. Sięgnąć do opinii, która była przygotowywana na państwa prośbę i przedstawiana państwu już chyba 3-krotnie. I ja pamiętam dokładnie z tej opinii, że owszem, jest to interes prawny radnego, natomiast wykonywanie mandatu radnego i te przepisy, które gwarantują możliwość jego wykonywania i pracy radnego w ramach tego mandatu, są w tej sytuacji wyższe znaczeniem nad interesem radnego, dlatego że ten realizacja interesu prawnego radnego w tym momencie nie wykracza poza obszar działania rady, w której jest radnym. I to było w pisemnym uzasadnieniu tejże opinii. Naprawdę to jest, bardzo się dziwię tej stracie czasu, którą ciągle na odświeżanie tych samych starych kotletów musimy przeznaczać. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan Dariusz Kołodziejczyk, bardzo proszę. Ja chciałem się tu przyłączyć do głosu pana Mateusza w tej sprawie. Jest chociażby wyrok NSA z 19 października 2003 roku, który mówi o tym, że każdy radny może brać udział w głosowaniu w sprawie wyboru na stanowisko starosty, czyli jeszcze ważniejsze stanowisko niż przewodniczącego, i dotyczy to również radnego, który kandyduje na to stanowisko, i w tej sytuacji nie ma mowy o interesie prawnym, który by wyłączał od tego głosowania. I nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem, że tu pan mecenas sugerował, żeby te osoby się wyłączały od głosowania? Żeby się wstrzymały. Ale to jest dla mnie niezrozumiałe, tym bardziej, że to państwo chyba sporządziliście tą opinię prawną, o której przed chwilą mówił pan przewodniczący. No to na piśmie coś tak innego, też pamiętam, teraz właśnie pan zgłasza coś innego? Dziwna sytuacja.
Dziękuję pani. Dobrze, państwo pozwolą, że ja zamknę dyskusję i ogłoszę wyniki głosowania. 14 głosami za i 5 głosami wstrzymującymi się stwierdzam, że podjęliśmy uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, za co dziękuję. Przechodzimy do punktu 15, który był wcześniej punktem 16. Jest to uchwała powiatu, Rady Powiatu Otwockiego zmieniająca uchwałę numer 8 łamane na 2 na 18 z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Budżetowej. Na podstawie artykułu 17 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale numer 8 łamane na 2 na 18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Budżetowej paragraf trzeci otrzymuje brzmienie. Ustala się skład osobowy komisji. Czytam. Aneta Bartnicka, Janusz Goliński, Dariusz Grajda, Jolanta Koczorowska, Dariusz Kołodziejczyk, Robert Kosiński, Grzegorz Michalczyk, Marcin Olpiński, Grażyna Olszewska, Krzysztof Olszewski, Mirosław Przonka, Roman Srebrnicki, Krzysztof Szczegielniak, Bogumiła Więckowska. Tutaj przypominam, że przewodniczącym jest pan Robert Kosiński. Czy ktoś ma uwagi do składu osobowego w tej komisji? Nie słyszę. W takim razie, proszę państwa, przejdziemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały w kształcie, jaki widzimy na ekranie? Próbujemy systemu, podobno ruszył. Proszę za chwileczkę o potwierdzenie kworum. Tylko musimy wyjść z udostępnienia ekranu. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę o potwierdzenie kworum. Proszę o potwierdzenie kworum. Pani Honorato. Moment. Pan Dariusz Grajda. Pan Piotr Kudlicki. Tak. Ja jestem, ale nie mam aktywnego tego panelu. Pan Dariusz Grajda nie ma aktywnego. Czy może pan spróbować się przelogować, panie Darku? Czy się nie uda? Mogę. Pan Jacek Czarnowski, pan Marcin Olpiński. Ja nadal niestety nie mogę, mimo że próbuję. Dobrze, pan Marcin Olpiński nie może imiennie. Tak jest, imiennie mogę. Kto jeszcze, pani Honorato? Pan Dariusz Grajda w tej chwili no próbuje, ale pan Jacek Czarnowski jest z nami? Nie ma chwilowo, pani Honorato. Jest niezalogowany. Panie Dariuszu, pan Dariusz Grajda, czy pan da radę przelogować się, czy niekoniecznie? Czy ustnie będzie pan głosował? Nie, niekoniecznie, bo teraz się nie mogę już zalogować. Że to rozumiem, dobrze, czyli imiennie będzie pan głosował, tak? Tak, tak. Dobrze, dziękuję uprzejmie. Proszę o podsumowanie kworum. Tak. Bez pana Czarnowskiego, tak, którego w tej chwili chwilowo nie ma, tak? I głosujemy w tej chwili, przystępujemy do głosowania. Przypominam, uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetowej. Przedmiot w tym kształcie, o którym żeśmy mówili. Tam jest zła komisja, ma być budżetowa. Zerknijcie. Tak, jest budżetowej w tej chwili. To nie, odświeżmy. Budżetowa. I możemy uzyskać panel? Tak, całość. Tak, ze zmianami Komisję Budżetową.
Bardzo proszę, kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał, proszę o wciśnięcie przycisku. Olpiński jest za. Pan Mirosław Przonka. Pan Olpiński jest za. Panie Darku, pan Dariusz Grajda. Oddał pan głos, super, dziękuję, że się udało. Pan Olpiński jest za. Przy 17 głosach za i wstrzymujących 4 stwierdzam, że przyjęliśmy rzeczoną uchwałę. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 16, który był punktem 17. Uchwała zmieniająca uchwałę numer 9 łamane na 2 łamane na 18 z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska. Na podstawie artykułu 17 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 9 łamane na 2 łamane na 18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska paragraf trzeci otrzymuje brzmienie. Ustala się skład osobowy komisji. Paweł Ajdacki, Jacek Czarnowski, Dariusz Grajda, Jolanta Koczorowska, Dariusz Kołodziejczyk, Piotr Kudlicki, Krzysztof Olszewski, Mirosław Przonka, Roman Srebrnicki, Krzysztof Szczegielniak, Paweł Zawada. Przypominam, że przewodniczącym tejże komisji jest pan Paweł Ajdacki. Czy ktoś ma uwagi do składu osobowego tejże komisji? Ja tylko jedną rzecz, jak mogę. Bardzo proszę, pani Jolu. A niech się pani przewodnicząca nie obraża, ale ja jestem wyczulona, ponieważ zawsze jestem kaczorowska, a pan Roman... Wiem, pani Jolu, znamy się. I pan Roman jest srebrnicki, nie srebrnicki. Tak, przepraszam. Tak, panie Romanie, przepraszam bardzo. Panie Romanie, przepraszam. Nie, czy przyjmie pan przeprosiny? Że ja tak cały czas to R tam tak mi pasuje. Pan Roman zamilkł. Chyba nie chce mi wybaczyć. No trudno. Nie, nie, myślę, że spokojnie. Dobrze. Mocuję. Bardzo dziękuję pani Jolu za tą uwagę, bo faktycznie nie kontrolowałam tego. Dobrze. Proszę państwa, nie widzę zgłoszeń, żadnych uwag, więc poproszę o przegłosowanie. Poproszę o panel głosowania. Musimy kworum? Nie. Nie, chyba nie potrzeba. Czy pan Czarnowski wrócił? Nie słyszę. Dobrze, to nie sprawdzamy już kworum, głosujemy. Poproszę o głosowanie Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska. Bardzo proszę, kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Olpiński pan Szczepaniak, jest za. Przonka i Goliński. Pan Olpiński? Jest za. Pan Olpiński jest za. Pan Szczepaniak już zagłosował. Czy jeszcze ktoś? Już wszyscy. Bardzo dziękuję. Proszę o podsumowanie. Bardzo dziękuję. Głosami 20 za i jednym wstrzymującym przyjęliśmy uchwałę zmieniającą. Bardzo państwu dziękuję. I ostatnia zmieniająca uchwała dzisiaj, punkt 17 zamiast 18 byłego. Jest to uchwała zmieniająca uchwałę numer 10 łamane na 2 na 18 z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. W uchwale nr 10 łamane na 2 na 18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Paragraf trzeci otrzymuje brzmienie, tak jak Państwo widzą. Ustala się skład osobowy komisji. Paweł Ajdacki, Aneta Bartnicka, Kinga Błaszczyk, Jacek Czarnowski, Janusz Goliński, Grażyna Kilbach, Jolanta Koczorowska, Jarosław Kopaczewski, Robert Kosiński, Marcin Olpiński, Grażyna Olszewska, Zbigniew Szczepaniak. Czy ktoś ma uwagi do składu osobowego tejże komisji? Nie słyszę, nie widzę. W takim razie bardzo proszę, żebyśmy zagłosowali za, przeciw lub przyjęciem lub wstrzymanie się za tą uchwałą dotyczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Poproszę o zagłosowanie. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Olpiński jest za. Pan Olpiński jest za. A reszta mamy w systemie. A reszta w systemie. Czy ktoś jeszcze nie oddał głosu, pani Honorato? Pan Janusz Goliński, poprosimy o zagłosowanie. Już jest. Dziękuję bardzo. Przy 18 głosach za, 3 wstrzymujących się, stwierdzam, że Rada uchwałę przyjęła. Przechodzimy, proszę Państwa, tym samym do punktu 5. Punkt 5 dzisiejszego porządku obrad to rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu otwockiego za 2019 rok. Przypominam, że na wczorajszych połączonych komisjach pan skarbnik już pewne kwestie przypominał, ale oczywiście otwieram w tej chwili dyskusję. Jeżeli ktoś chce zabrać głos, to bardzo proszę. Czy pan Dariusz Grajda? Bo tutaj mam zgłoszenie? Nie. Dobrze, to wcześniej jeszcze. Czy ktoś chce zabrać głos? Nie widzę. Proszę Państwa, poproszę przewodniczącego komisji o opinię. Przewodnicząca, głosowanie było dość takie kuriozalne. Ja cieszę się, że dzisiaj słychać mnie, pani przewodnicząca? Tak, panie Robercie, bardzo proszę. Halo. Tak, słychać. Ja cieszę się, że dzisiaj w dniu dzisiejszym została przesłana do radnych na skrzynki opinia prawna, bo pojawił się pewien problem co do uznania kworum podczas posiedzenia i głosowania samej komisji i wczorajszego posiedzenia wszystkich połączonych komisji. Radcy prawni wyrazili się w sposób bardzo wyraźny, że kworum oczywiście obowiązywało, bo radni nie wyłączyli się z obecności, nie wylogowali się. Także wynik głosowania był pozytywny. 5 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu, 3 zagłosowało za przy 2 głosach wstrzymujących się. Także opinia Komisji Budżetu była opinią pozytywną. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Ja tym bardziej się cieszę, ponieważ tam radca prawny wyraźnie stwierdził, że radny ma prawo do głosowania i nie ma takiego obowiązku. Jeżeli nie chce wziąć udziału w danym głosowaniu, to po prostu nie bierze tego udziału. Także myślę, że jest wszystko w porządku. Opinia jest pozytywna. Bardzo proszę, przystąpimy teraz w takim razie do głosowania. Pani Honorato, czy mamy przygotowane głosowanie?
Pani Honorato, mamy? Nie. Głosujemy wykonanie budżetu i sprawozdanie finansowe. Wykonanie budżetu za. Tak, duży punkt piąty. Bardzo poproszę, duży punkt piąty. Sprawozdanie finansowe i wykonanie budżetu za 2019 rok. Już momencik, już za chwileczkę ukaże się na panelu do głosowania nasze głosowanie obecne. Momencik, momencik. Dobrze, uwaga. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu otwockiego za 2019 rok. Przedstawienie przez Zarząd Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu otwockiego za 2019. Przedstawienie przez Zarząd Powiatu sprawozdania finansowego za 2019, przedstawienie przez Zarząd Powiatu informacji o stanie mienia powiatu otwockiego według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, odczytanie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Otwockiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu otwockiego za 2019 rok, przedstawienie przez Komisję Rewizyjną opinii o wykonaniu budżetu powiatu za 2019 rok, dyskusja i głosowanie projektu uchwały. Wszystko już było, wszystko żeśmy już usłyszeli, było przedstawiane, macie Państwo w materiałach i bardzo proszę, żebyśmy przeszli do głosowania nad tą uchwałą. Chyba, że jeszcze ktoś się chce zgłosić do uwag. Nie widzę, dziękuję. Bardzo proszę, pani Honorato, przejdźmy do głosowania. Bardzo proszę. Olpiński jest za. Wszyscy zawiesili. Przepraszam, przez chwilę byliśmy wszyscy zawieszeni chyba. Znowu jest problem z serwerem? Nie. Ja mam problem z głosowaniem. Już jest. Proszę spróbować jeszcze raz, panie Robercie, bo był problem, ale już głosowanie wróciło podobno. Czy jeszcze ktoś ma problem z głosowaniem? Pani Przewodnicząca, żeby nie przedłużać, jestem za, dobrze? Pan Robert Kosiński jest za, pan Marcin Olpiński. Jestem za, pani Przewodnicząca, ten głos pani oddawała. Powtarzam, jestem za. Jest za. Głosu.
Przepraszam, bo cały czas mi rwie połączenie i stąd zanotowanie tego, bo nie wiedziałem, czy jestem słyszalny. Tak, proszę Państwa, bo coś jest z serwerem niestety. Szczepaniak? Pan Mirosław Przonka? Pan Mirosław Przonka jest z nami? Pan Dariusz Grajda? Ja jestem, ale nie biorę udziału w tym głosowaniu. Pan również nie bierze udziału. Dobrze, dziękuję. Podobnie ja. Pan Szczepaniak nie bierze udziału. Pani Aneta Bartnicka? Też napisałam na czacie, że odmawiam udziału w głosowaniu. Dobrze, przepraszam, nie widzę pani Anetko, dlatego że nas wywaliło, że się kolokwialnie wyrażę. Pan Piotr Kudlicki? Pan Janusz Goliński? Paniu, nie biorę udziału w głosowaniu. Pan Janusz Goliński nie bierze udziału. Pan Paweł Ajdacki? Ja również w tym głosowaniu nie biorę udziału. Pan Ajdacki nie bierze udziału. Pani Koczorowska wyszła z sesji. Pani Bogumiła Więckowska? Nie biorę udziału w głosowaniu. Nie bierze udziału w głosowaniu. Pan Marcin Olpiński jest za. Ja chciałbym też powiedzieć, że nie biorę udziału w takim głosowaniu. Dobrze, panie Mirosławie. Pan Mirosław Przonka również nie bierze udziału w głosowaniu. Już są wyniki. Zagłosowało 12 radnych, nie zagłosowało 9. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Przechodzimy teraz do punktu 6 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Otwockiego za 2019 rok. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Otwockiego za 2019 rok. Odczytanie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii, przepraszam, o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Otwockiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Otwockiego za 2019 rok. Dyskusja, która się już też odbyła, chyba że Państwo teraz chcą podjąć dyskusję. Bardzo proszę. Nie słyszę, żeby ktoś się zgłaszał. W takim razie bardzo proszę, przystąpmy do głosowania. Pani Honorato, czy możemy to zrobić przez system? Poprosimy o sprawdzenie kworum. Poproszę sprawdzić kworum. Pani Honorato, jak wyglądamy z kworum? Pana Zbigniewa Szczepaniaka chyba nie ma, prawda? Jestem. O, jest pan Zbigniew Szczepaniak. Panie Zbigniewie, potwierdził pan. Dobrze. Pan Marcin Olpiński, czy może pan spróbować potwierdzić kworum? Próbuję cały czas, nie jestem w stanie tego zrobić. Pan Marcin Olpiński ręcznie. Pan Dariusz Grajda. Panie Darku, czy pan może teraz potwierdzać kworum, czy też, że się wyrażę ręką? Tak, potwierdziłem. Już potwierdzone, dziękuję. Pan Jacek Czarnowski. Nie mamy chyba pana Jacka. Tak? Dobrze, możemy głosować. Bardzo proszę, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Otwockiego za 2019 rok. Poproszę o uruchomienie głosowania. Olpiński jest za. Pan Olpiński jest za. Jest dobrze. System zadziałał. Czy pan Mirosław Przonka głosuje? Nie biorę udziału w takim głosowaniu. Dobrze, panie Mirosławie, pan Mirosław Przonka nie głosuje. Czy pan Dariusz Grajda głosuje w tym głosowaniu? Nie biorę udziału w tym głosowaniu.
Pan nie bierze udziału. Pan Janusz Goliński. Biorę udziału w tym głosowaniu. Pani Aneta Bartnicka. Nie głosuję. Dobrze. Pan Ajdacki Paweł. Też nie głosuję. Nie głosuję. Pan Robert Kosiński. Pan Robert Kosiński jest z nami? Jestem za. Pan Robert Kosiński jest za. Pani Bogumiła Więckowska. Nie głosuję. Jestem za. Tak, wiem, panie Robercie, słyszałam. Pani Bogumiła Więckowska nie głosuje. Czy już mamy komplet wyników? Bardzo proszę. Głosów 8 za, 6 przeciw. Nie zagłosowało 6 radnych. Stwierdzam w takim razie, że absolutorium zostało przyjęte. Panie. Czy pani, żeby... Panie, było... przepraszam. Chyba nie. Przepraszam bardzo. Przy głosach 8 za, 6 przeciw i 6 osób, które nie zagłosowały. Nie. Przepraszam państwa, ale jest straszny pogłos. Nie udzieliliśmy absolutorium zarządowi powiatu otwockiego za 2019 rok. Dziękuję bardzo panie. Przepraszam, pani Olszewska powinna wyciszyć swój komputer. Tak, już nawet schowała pod biurko. Laptop, coś się stało, nie mogła wyciszyć. Dobrze, proszę państwa, przechodzimy do punktu 7. Przepraszam, prosiłem o głos. Bardzo proszę, panie Darku. Ja mam pytanie właśnie tutaj do pana prawnika, bo uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium powinna być podjęta bezwzględną większością głosów. Moim zdaniem w tej sytuacji mamy do czynienia... Nie jest udzielone absolutorium. Ale czy pan jest prawnikiem? Ustawowego składu rady. Proszę państwa, czy ja pytam się was, czy pan Przonka jest prawnikiem? No chyba nie. Bardzo, więc prosiłbym o udzielenie odpowiedzi przez pana prawnika. A ja bym zapytał, czy pan jest prawnikiem. Pan nie jest prawnikiem, nie zadaje panu pytania. Więc ale panie Przewodniczący, bardzo proszę o zabranie głosu przez pana prawnika, jaka jest sytuacja. Czy mówimy o nieudzieleniu absolutorium, czy o niepodjęciu uchwały? Przepraszam bardzo, czy ja mogę poprosić o głos? Ja jednak poproszę sama o głos. I ja poproszę o pana prawnika o odpowiedź na pytanie pana Dariusza. Dziękuję. Dzień dobry ponownie. Więc tak, zaczynając od początku, podzielając pogląd pana radnego, pana członka zarządu Kołodziejczyka, to tak, uchwała zapada bezwzględną większością głosów, czyli to już wiemy, nie uzyskała ta uchwała bezwzględnej większości głosów, a więc minimum 13 głosów. Uchwałę, tak jak nam zwracało uwagę kolegium RIO, zawsze jako projekt uchwały poddajemy pod głosowanie uchwałę pozytywną, a więc w sprawie udzielenia absolutorium. Ja już nie chcę wchodzić o przesłanki, które umożliwiają nieudzielenie absolutorium, tak, no bo to jest jakby jednoznacznie stwierdzone i w orzecznictwie, że może dotyczyć tylko niewykonania budżetu, tylko z tego powodu może nie być udzielone absolutorium. Natomiast w tej sytuacji, jaką mamy, nie będzie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium, czyli po prostu uchwała pozytywna nie została podjęta. Taka jest moja opinia. Tak jest, dziękuję bardzo. Chciałam tylko sprostować, że bezwzględna większość u nas to jest 12 osób, nie 13. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz powtarzam, że uchwała o absolutorium dla zarządu za 2019 rok została nie podjęta. Tak? Dziękuję bardzo. Przechodzimy. Czy jeszcze ktoś? Nie, tylko chciałem podziękować za przedstawienie. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Ja chciałem poprosić o głos. Bardzo proszę, pan Piotr Mateusz Kudlicki.
Proszę Państwa, to była uchwała w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi, prawda? Tak. Więc ja się dziwię bardzo takiej opinii, dlatego że w ustawie o samorządzie powiatowym jest jednoznacznie napisane, że niepodjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium jest równoznaczne z podjęciem o nieudzieleniu absolutorium. No, tak. Poza tym chciałem dopytać, czy chodzi o bezwzględną większość, czy chodzi o bezwzględną większość ustawowego składu rady? Bo to są dwie różne wartości. Panie prawniku, bardzo proszę, panie Łukaszu, panie mecenasie. Tak. Odpowiadając na drugie pytanie, jest to bezwzględna większość ustawowego składu rady, więc liczymy od 23 głosów. A jeśli chodzi o pierwsze pytanie? Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, no to odnosząc się do treści przepisu 30 ustęp 1, brzmi on tak, żeby wszystkim unaocznić. Uchwała Rady w sprawie nieudzielenia absolutorium jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu. Ten przepis trochę nie brzmi tak, jak powiedział pan przewodniczący, że uchwała... Przepraszam, chodzi o artykuł 13 ustęp 2. Dokładnie artykuł 13 ustęp 2, a nie o ten, o którym pan mówił. Proszę, dobrze, to już teraz tak. Teraz już rozumiem, dlatego przepraszam wszystkich, modyfikuję swoją opinię. Tak, pomyliłem numerację przepisów. Odrzuciliśmy w głosowaniu uchwałę o udzieleniu absolutorium, żeby uporządkować, co jest równoznaczne, tak jak powiedział pan przewodniczący, z przyjęciem uchwały o nieudzieleniu, czyli... Były. Czyli no, poseł zawsze zostaje posłem. Pozwolę sobie na taką analogię, więc tak, przychylam się do tego, co powiedział pan przewodniczący, że odrzuciliśmy uchwałę, co jest równoznaczne z tym, że przyjęliśmy uchwałę o nieudzieleniu zarządowi absolutorium. Sprawdziłam artykuł 13, tak. Punkt 2. Bardzo dziękuję. Tak. To skutkuje odwołaniem zarządu, więc myśmy się wcześniej zachowali bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Dobrze, przechodzimy do kolejnego punktu. Czy pan przewodniczący, można jeszcze jedno zdanie? Bardzo proszę, panie Mateuszu. Tak króciutko chciałem tylko poprosić. Proszę państwa, sytuacja, w której ad hoc odpytuje się osobę prawnika, to jest sytuacja naprawdę niepożądana i wydaje mi się, że powinniśmy wzajemnie unikać tego typu sytuacji, szczególnie w czasie obrad sesji, dlatego że jestem wyrwana z opinia prawna. To jest bardzo poważna rzecz i do której trzeba czasem kilka aktów prawnych i kilka przepisów z nich przeanalizować, które dopiero razem dają określony obraz. I naprawdę odpytywanie prawnika ad hoc, a niech się prawnik wypowie, to jest, uważam, sytuacja, której powinniśmy uniknąć. O to apeluję i to tylko tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie Mateuszu, za ten głos, ale ja jednak bardzo się cieszę, że pan prawnik jest z nami i nie jest to żadne odpytywanie. Na odpytywaniu znam się bardzo dobrze, gdyż jestem nauczycielem i naprawdę przysięgam, że nie odpytuję pana mecenasa, tylko proszę o pomoc i wsparcie prawne, za co panu mecenasowi bardzo uprzejmie dziękuję. Które są z zewnątrz i śledzą obrady naszej sesji. I to jest trochę taka, lekko mówiąc, no niepoważna sytuacja i źle świadczące również o Radzie Powiatu. Panie Darku, ja przepraszam, ale ja pozwolę sobie z panem polemizować, żeby... bo to nie jest żadna niepoważna sytuacja, ja chciałem tylko to... że mamy awarię z serwera. Faktycznie może być niepoważne, ale... Pani przewodnicząca, ja tylko tak. Chcę dokończyć wypowiedź, żeby było... Bardzo proszę. Jeśli są problemy, jeśli są problemy z serwerem, a te problemy z serwerem nie tylko dotyczącym transmisji, ale również z Radni Info się powtarzają, to może warto rozważyć po prostu zmianę tych serwerów albo firmy, która obsługuje nasze sesje. To jest jakby tutaj, i ja więcej nic nie mam żadnej w tej sprawie. Dziękuję. Natomiast Darku, mam oczywiście inne pytanie. Jest to bardzo słuszna uwaga. I tak będziemy rozważać tutaj ze starostą. Dziękuję. Tak. I co jeszcze? Ale teraz mam inne pytanie, kontynuując wątek pana radnego Kudlickiego.
I mam pytanie też o może nie wypowiedź ad hoc pana prawnika, ale mam taką wątpliwość, czy to, że w dniu dzisiejszym nie została przyjęta uchwała o udzieleniu absolutorium dla zarządu, to na jakim jesteśmy teraz etapie prawnym? Czy to oznacza, że w najbliższym czasie ma być złożony wniosek o odwołanie aktualnego zarządu, czy też nie? Dziękuję bardzo. Panie Darku, pozwolę sobie, ja może ja jakoś sprostam temu pytaniu, tak mi się wydaje, chyba że pan prawnik będzie słuchał i pan sekretarz i mnie poprawi, ale z tego, co ja się orientuję, było to absolutorium za 2019 rok. Obecny zarząd mamy od miesiąca, a ten zarząd, któremu nie udzieliliśmy absolutorium, został właśnie już odwołany, więc jakby skonsumowaliśmy tę uchwałę już jakby troszkę wcześniej. Czy to się zgadza, panie sekretarzu? Czy pan potwierdza? Czy ja się może mylę? Zaraz minutka dla mnie, dobrze, żeby też, żeby tutaj nie być oczywiście, trębą, bardzo proszę. Na... Bardzo proszę, to chyba jeżeli, że pan, jeżeli pan ja mogę się włączyć. Mecenas, bardzo proszę. To nie szybciej znalazł. Tak jak powiedziała pani przewodnicząca, uchwała brzmi w sprawie udzielenia absolutorium dla zarządu za 2019 rok. Więc to, że my teraz, znaczy państwo głosowaliście tę uchwałę ponownie, to jest trochę taki gest symboliczny, tak, bo zarząd już został odwołany na podstawie uchwały o wotum zaufania. Natomiast głosowaliśmy, tak jak na początku powiedział pan starosta, obie te uchwały, gdyż jest taka możliwość, tak jak my rozmawialiśmy z panem starostą, tak jak komentatorzy to uznają, że przepisy nie rozstrzygają tego, czy mieliśmy obowiązek podejmować te uchwały raz jeszcze, ale nie ma zasadniczych przeszkód, by takie uchwały podjąć raz jeszcze. Tak to w doktrynie przyjmuje się, że można było podjąć te uchwały. Natomiast co do stanu obecnego, przychylam się, tak jak powiedziałem, do tego, że ta uchwała dotyczy absolutorium i sprawozdania za rok 2019, a więc nie dotyczy tego obecnego zarządu, który mamy, bo on, no, nie był to zarząd funkcjonujący w 2019 roku. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie Dariuszu. Czy to była już odpowiedź wyczerpująca dla pana? Tak, tak, jak najbardziej wyczerpująca, co utwierdza mnie w przekonaniu, że ten punkt w dniu dzisiejszym po prostu nie miał racji bytu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jednak przyjęliśmy porządek obrad z tym punktem, więc żeśmy go procedowali po prostu, panie Darku. Dziękuję bardzo. Przejdźmy zatem do punktu siódmego. Protokół Komisji Rewizyjnej z analizy audytu Zarządu Dróg Powiatowych wykonanego... Przepraszam, ja prosiłem o głos na czacie. Bardzo proszę, panie Darku. Znaczy ja tutaj pozwolę się nie zgodzić z moim przedmówcą, bo Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła nieważność uchwały, a przy stwierdzeniu nieważności, to pan Dariusz na pewno dobrze wie, jest skutek ex tunc, czyli od samego początku, czyli nigdy nie było uchwały o absolutorium, a zgodnie z przepisami my musimy taką uchwałę podjąć, czy głosować w sposób skuteczny. I ten wątek, który podniósł pan Dariusz Grajda, co do dalszej bytności obecnego zarządu, wydaje mi się, że jest dosyć ciekawym, że tak powiem, elementem i nie byłbym taki pewny w tym, co mówił pan prawnik, że tak powiem, bo to, że zarząd, że tak powiem, jest inny, to jest jakby inna kwestia i tu nie będę tego pogłębiał, ale jedno jest pewne. Stwierdzenie nieważności uchwały powoduje, że wszystkie skutki zostały usunięte i ta uchwała nigdy nie została podjęta, tak więc ten punkt porządku obrad powinien być i dobrze, że był. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Wydaje mi się, że naprawdę to jest uchwała, którą mamy już bardzo dokładnie wytłumaczoną. Natomiast pan sekretarz jeszcze prosi o głos. Bardzo proszę. Tak, dziękuję, bo rozchodzi się o artykuł 30 ustęp 1, który zacytuję. To jest bardzo uchwała proszę. Rady Powiatu w sprawie nieudzielania zarządowi absolutorium jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu. K
chyba że po zakończeniu roku budżetowego zarząd powiatu został odwołany z innej przyczyny. I tutaj mamy tą inną przyczynę, czyli już odwołany zarząd z powodu nieuzyskania wotum zaufania. Panie sekretarzu, bardzo dziękuję za doprecyzowanie. Myślę, że obaj panowie Darkowie już są usatysfakcjonowani odpowiedzią. Tak. Dziękuję. Czy teraz już możemy przejść do punktu siódmego? Dziękuję bardzo. A czy inaczej zgłaszamy się do głosu niż na czacie teraz? Bo ja nie wiem. Nie, bardzo proszę. Tak, jeszcze pan Kudlicki, bardzo proszę. Ja przed panem sekretarzem zgłaszałem się, ale dokładnie chciałem powiedzieć to samo. Znaczy, proszę, nie można się dziwić, że część z nas jest, chciałaby mieć jasną sytuację prawną. Więc nie, oczywiście. Artykuł 30 ustęp 1, druga część zdania, wyraźnie rozstrzyga sytuację. Reasumując, mamy podjętą uchwałę o nieudzieleniu absolutorium zarządowi powiatu opolskiego za 2019 rok, która nie skutkuje wnioskiem o odwołanie zarządu. I tyle. Dziękuję. Pani przewodnicząca. Dziękuję, pan Mirosław Przonka. Tak, właśnie chciałbym tu wesprzeć Darka, Grajdę oczywiście, bo jednak proszę spojrzeć, powiedzmy sobie, na artykuł 80, który mówi, że stwierdzenie przez organ nadzoru ważności nieważności uchwały organu powiatu wstrzymuje jej wykonanie, a więc ona jest w obrocie prawnym, natomiast po prostu nie może być stosowana. Także tutaj powiedzmy sobie, pan Darek Grajda ma rację. Oczywiście. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że w tej całej dyskusji wszyscy po trosze mamy rację. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos w tej sprawie? Ja poczekam. To ja tylko powiem, ale... O. Proszę. Ja się nie zgodzę z panem Mirosławem Przonką, ale nie tutaj w czasie sesji, tylko może po sesji podyskutujemy sobie w innych okolicznościach, bo to naprawdę nie ma sensu. Bardzo dziękuję. Polecam dyskusję po sesji. Czyżby to było jakieś zaproszenie? No oczywiście, panie Mirosławie. Wszyscy słyszeliśmy i potwierdzimy w razie czego. Można skorzystać z biura rady. Gościnne progi biura rady przyjmą każdego z państwa. Dziękuję bardzo i tym kończę dyskusję na temat punktu 6, jeśli państwo pozwolą, nieodwołalnie. Dziękuję bardzo. Punkt 7. Trzeci raz czytam protokół Komisji Rewizyjnej z analizy audytu Zarządu Dróg Powiatowych wykonanego w roku 2019. Szanowni państwo, kto ma pytania? Otwieram dyskusję nad tym punktem. Czy pan starosta jako były przewodniczący tejże komisji chciałby coś powiedzieć na ten temat? Szanowni państwo, no to sytuacja jest kuriozalna. Rzeczywiście, żeby starosta odpowiadał na temat protokołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej, która kontrolowała starostę, czy ówczesny zarząd. Ja proponuję po prostu państwo zapoznalić się z protokołem. Protokół ten, jak i ten następny, to będziemy omawiać, był bardzo dogłębnie analizowany. Kilka miesięcy trwały kontrole. Członkowie komisji tutaj włożyli bardzo duży... No i wnioski pokontrolne są zapisane. Gdyby ktoś z państwa miał pytania to samego protokołu, czy kontroli samej, czy wniosku pokontrolnych, bardzo proszę, bo nie będziemy tego przedłużać. Każdy z państwa miał możliwość zapoznania się. Bardzo proszę, czy ktoś ma pytania? Ja dalsze. Dziękuję. Pani Honorato, bardzo proszę. Przechodzimy do głosowania. Przepraszam, przyjmujemy to, ten protokół Komisji Rewizyjnej z analizy audytu Zarządu Dróg Powiatowych wykonanego w 2019 roku. Przyjmujemy bez uwag, gdyż nie słyszę żadnych uwag. I drugi protokół, punkt 8, protokół Komisji Rewizyjnej kontroli usuwania drzew i krzewów przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2017-2019. Oraz kontroli nasadzeń drzew w pasie dróg powiatowych w latach 2017-2019. Analogicznie zapytam, czy ktoś ma uwagi do tego protokołu.
Nie słyszę, dziękuję. Mogę protokół. Przewodnicząca zabrać głos? Bardzo proszę, pani Bogumiło. Ja myślę, że nowy pan starosta wyegzekwuje, żeby te suche drzewa, a liście już prawie wszystkie spadły, nie wiem, czy teraz wytypuje miasto Otwock ulicy Kołłątaja, bo to już trwa ponad rok i nie możemy wyegzekwować tych złych nasadzeń, żeby usunąć przynajmniej suche drzewa. Mam nadzieję, że nowy starosta wyegzekwuje to. Dziękuję. Tylko ostrożnie, bo teraz wszystkie takie osuszałe są, więc żeby wszystkich nie wyrzucić. Mówiąc szczerze, to powinniśmy wszystkie wyrzucić, bo źle są nasadzone, są za blisko jezdni. Uh-huh. Będziemy mieli w przyszłości problemy z tymi drzewami. Uh-huh. To jest rozumiem. Bez głowy zrobione. Rozumiem pani Bogumiło. Myślę, że przyjrzy się jeszcze raz może komisja, jeśli będzie taki wniosek. I pan starosta na pewno też już sobie zanotował ten problem do sprawdzenia. Prawda, panie starosto? Pani przewodnicząca, jednym zdaniem. Tak, bardzo proszę. Tak, oczywiście pani Bogumiło, słusznie, słuszna uwaga, tylko teraz rzeczywiście jest problem, bo trudno będzie wytypować, które są dobre, a które są złe. Macie państwo również odpowiedzi do protokołu tego naszego, macie odpowiedzi zarządu dróg powiatowych, zarządu powiatu, że te nasze wnioski, które tam padały, będą wykonywane. Na pewno będę pilnował, czy te wnioski zostały wykonane w przyszłości. Oczywiście to, co jest możliwe do wykonania, czyli wymiana tych drzew rzeczywiście suchych i uzupełnienie tych, które zostały ukradzione. Także na pewno będziemy tego pilnować. Bardzo dziękuję. Ja chwileczkę. Bardzo proszę, pan Zbigniew Szczepaniak. Prosiłem o głos na czacie. Dobrze, już panie Darku, to momencik. Pan Darek pierwszy, proszę. Ja ustąpię panu Zbigniewowi miejsca. Dobrze, to pan Zbigniew. Dobrze, bardzo serdecznie dziękuję. Panie starosto, tutaj jest kwestia właśnie ta istotna, o której Bogusia mówiła. Tu nie chodzi tylko o suche drzewa, tylko chodzi o wyegzekwowanie porozumienia, które zostało zawarte między starostwem a miastem Otwock. Zresztą pan to dokładnie wie, bo ma pan wszystkie dokumenty. To porozumienie nie było między ZDP-em a miastem Otwock, tylko między starostwem a miastem. I tu jest istotna sprawa o wszelkie protokoły wynikające z tego porozumienia, ale myślę, że tutaj pan Krzysztof wie, o co chodzi, bo akurat to rozpatrywaliśmy wielokrotnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pan Dariusz Kołodziejczyk. Ja tutaj przyłączam się do głosu moich przedmówców, ale też jeżeli chodzi o wycinkę drzew, bo nie wiem, czy każdy z państwa miał okazję tak dokładnie przeczytać, to też istotnym elementem jest wprowadzenie właściwego nadzoru nad gospodarką drzewami w ZDP-ie, bo kiedy robiliśmy tą kontrolę, to tak naprawdę ZDP nie był nam, tam był taki bałagan w tym zakresie, że nie był w stanie nam przedstawić odpowiedniej dokumentacji. I tak naprawdę w tym zakresie ta kontrola no nie mogła się do końca odbyć, bo nie mieli odpowiednich dokumentów, które by wskazywały, kto dostał drzewo. Były sytuacje, że były wytypowane osoby, a inne te drzewo odbierały i tak dalej. No totalny bałagan. A jeżeli chodzi o pierwszy, bo ja się chcę odnieść do obydwu jakby protokołów, ja uwag do samych protokołów nie mam, to w szczególności, żeby pan starosta zwrócił uwagę na kwestię przestrzegania ustawy zamówień publicznych, bo w czasie kontroli audytu wykazaliśmy, że w ZDP-ie w sytuacji, kiedy powinien odbywać się przetarg, były zapytania na podstawie wewnętrznego regulaminu przeprowadzane. Tam kwoty były o 100 tysięcy złotych przekraczane niż kwota ustawowa. To też jest dla mnie bardzo dużym zdziwieniem. Tak więc nie tylko same porozumienie, oczywiście je też trzeba wyegzekwować, ale kwestie gospodarowania tymi, gospodarka, jeżeli chodzi o te drzewa wycięte, bo tam był totalny bałagan i też przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych, ale mam nadzieję, że tutaj pan starosta, któremu ZDP podlega i zresztą pan dyrektor ZDP-u obecny wskazał pewne rozwiązania, które zostały wdrożone, że będą przestrzegane i nie będzie takich sytuacji, które miały miejsce w ZDP-ie w czasie, który podlegał kontroli. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciał zabrać głos w sprawie
tego protokołu? Pan Dariusz Grajda? Tak, tak. Bardzo proszę. Chciałem tylko zwrócić uwagę na taki delikatny, mały szczegół i drobną różnicę, bo jeśli mamy do czynienia z drzewem, które rośnie, to jest to drzewo, ale jeśli to drzewo już zetniemy, to to nie jest już drzewo, tylko to jest drewno. Dziękuję bardzo. Staraliśmy się tak pisać w protokole, panie Darku, dokładnie tak. Bardzo dziękuję, panie Darku, za wskazanie tej różnicy. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś ja nie odnosiłem się do protokołu, tylko do wypowiedzi pana Dariusza Kołodziejczyka. Dobrze, dziękujemy bardzo. Stwierdzam, że przyjęliśmy protokół i przechodzimy do punktu 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie otwockim za rok szkolny 2019-2020. I poproszę panią dyrektor Hannę Majewską, którą witam serdecznie ponownie i bardzo się cieszę, że dzisiaj też jest z nami. I proszę o krótkie przybliżenie tej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych. Proszę Państwa, więc sprawozdanie o stanie realizacji zadań oświatowych zeroszkolne 19-20 zostało przygotowane w dotychczasowej formule, tak jak rok temu, ponieważ opracowaliśmy taki katalog zagadnień, które powinny się znaleźć w sprawozdaniu, tylko się trzymamy. I tak jak Państwo widzicie, zaczynamy od tabeli ilustrującej właściwie przegląd naszych placówek oświatowych, szkół wchodzących w skład zespołów i ośrodki, zawody, liczbę uczniów, liczbę nauczycieli. Wykazujemy również informacje o realizacji budżetu, na podstawie jakich uchwał, dotacje celowe pozyskane, wykonane remonty i sprawy dotyczące uchwał podjętych przez zarząd powiatu i przez państwa jako radę. Oczywiście tych uchwał, które dotyczyły zadań oświatowych. Wymieniamy również realizację projektów unijnych, które były podejmowane przez nasze placówki. Mieliśmy 12 projektów unijnych. W następnej części placówki chwalą się wyjazdami edukacyjnymi i innymi osiągnięciami. Oczywiście jest to tylko wyrywek działalności, ponieważ musiałam dokonać korekty, gdybym chciała zamieścić cały materiał przygotowany przez placówki, to sprawozdanie liczyłoby, nie wiem, kilkadziesiąt stron więcej, ale tak w takim naprawdę telegraficznym skrócie placówki chciały zasygnalizować te zagadnienia, które były podejmowane w minionym roku szkolnym, chociaż było ich znacznie mniej ze względu na pandemię, która miała miejsce od marca, a w związku z tym nasze placówki prowadziły zdalne nauczanie. Wymieniamy również innowacje pedagogiczne, organizacje pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Każda placówka wymienia, jakie formy, jakie działania były podejmowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i przedstawiamy również wyniki sprawdzianów i egzaminów zgodnie z delegacją zawartą w prawie oświatowym. Ja chcę może tylko podkreślić jedną rzecz, mianowicie, proszę Państwa, był to bardzo trudny rok, ponieważ był to rok podwójnego naboru i chciałam podkreślić, oczywiście na stronie 6 dokładnie wypisaliśmy, jak wyglądała rekrutacja. Ja tylko chciałam powiedzieć jedną rzecz. Oczywiście niewiadomych było bardzo dużo. Obawialiśmy się, czy wszyscy uczniowie znajdą miejsce w naszych szkołach. Wtedy też zarząd powiatu podjął decyzję o zwiększeniu liczby klas. My zwiększyliśmy. Okazało się, że nasza obawa była właściwie niepotrzebna, ponieważ nie udało nam się zrekrutować, ale to nie o to chodzi, można byłoby odwrócić tę wypowiedź i właściwie to zrobię, mianowicie wszyscy uczniowie z naszego terenu podjęli naukę w wybranych przez siebie tutaj szkołach i żadne dziecko nie pozostało poza systemem. A to była największa obawa przed wdrożeniem tej reformy. To naprawdę w telegraficznym skrócie, natomiast jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to postaram się odpowiedzieć. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor za
bardzo treściwe, skrótowe przedstawienie. Czy ktoś z Państwa ma pytania do tej informacji? Bardzo ładnie zresztą przygotowanej, ze zdjęciami, bardzo czytelnej. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Ja mam pytanie do Pani Dyrektor jedno. Bardzo proszę, Panie Dariuszu, przepraszam, bo może Pan się teraz zgłaszał, ale ja tu mam iPhone i dobrze, bardzo proszę, Panie Dariuszu. Pani Dyrektor jak zwykle profesjonalnie przygotowuje każdą informację i to już jest od lat i widać wielkie zaangażowanie Pani Dyrektor i wszystkich pracowników oświaty i naszych szkół. Natomiast ja mam inne pytanie, bo nie chciałbym poruszać w sprawach różnych tej kwestii, ale chciałem się zapytać, na jakim etapie jest renowacja, modernizacja schodów, aniołków i ewentualnie przygotowanie projektu zagospodarowania tego terenu przed Liceum Gałczyńskiego w Otwocku? Jeżeli chodzi o figurki, to już są zrobione. Już prace zostały ukończone. Konserwator był przedstawiciel Mazowieckiego Konserwatora Zabytków i zaakceptował pracę. Nawet faktura już została zapłacona, także aniołki to już jest sprawa zamknięta. Jeżeli chodzi o remont schodów, mamy już dokumentację. W tej chwili było wystąpienie o pozwolenie na budowę. Tak jak złożyłam wniosek do zarządu, że no w tym roku nie będziemy mogli wykonać, w ogóle rozpocząć tej inwestycji ze względu, ja już chyba nawet to pisałam, nie wiem czy dla Pana jakieś wyjaśnienie. Wydaje mi się, że była ta kwestia już poruszana, ale oczywiście powiem jeszcze raz, mianowicie jest na etapie wniosku o pozwolenie na budowę. Projekt już został wykonany, łącznie z kosztorysem. To było chyba o 180 tysięcy wartość kosztorysu inwestorskiego, o ile dobrze pamiętam. Także czekamy na pozwolenie na budowę. I stąd był wniosek do zarządu, żeby przenieść te środki z planu finansowego w wielkości 500 tysięcy złotych, który mieliśmy na ten rok, na rok przyszły, żeby no, w tym roku nie jesteśmy w stanie wykonać tychże schodów oprócz projektu. Tak jak powiedziałam, czekamy na pozwolenie na budowę. Jeżeli chodzi o dokumentację parkingu, to dzięki temu, że w ogóle tę sprawę ruszyłyśmy 2 lata temu bodajże, o ile mnie pamięć nie myli, to już bardzo dużo prac było zaangażowanych i dzięki temu w tej chwili do grudnia chyba jest, zgodnie z umową, biuro projektowe ma wykonać projekt z kosztorysem inwestorskim do grudnia. Ale ja rozmawiałam kilka dni temu z biurem projektowym i pani projektant, bo obawiałam się o te 1,5 miliona, które my zamieściliśmy w projekcie zgodnie z Państwa i z Pana Starosty wnioskiem, zamieściliśmy to w budżecie. Obawiałam się, czy ta kwota nie ulegnie zmianie w kosztorysie inwestorskim, ponieważ wcześniej była sugerowana jakoś w tamtym roku przez panią projektant, że kwota za wykonanie tej inwestycji to będzie oscylowała tak właśnie około 1,5 miliona. I stąd no, chciałam to potwierdzić, upewnić się, czy to rzeczywiście to będzie utrzymane. I projektant mi powiedział, że wprawdzie jeszcze nie mają kosztorysu inwestorskiego, ponieważ czekają na zgodę konserwatora, bo w tej chwili projekt poszedł jeszcze raz do konserwatora, ale z ich wyliczeń wynika, że powinniśmy się, że ten kosztorys inwestorski powinien oscylować właśnie tak do 1,5 miliona złotych. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. Czy jeszcze ktoś ma jakieś pytania? Ja może dopowiem tylko Panu Dariuszowi, że te środki zostaną zabezpieczone w projekcie budżetu na rok następny. Bardzo dziękuję Panie Starosto. Zarówno na schody, jak i na parking. Tam tylko kwestia jeszcze tego kosztorysu. Rzeczywiście może nawet być mniej, ale to już jest, no nie od nas to zależne. Ponieważ, przepraszam, jeszcze tylko dopowiem, tak, że
oni czekają na ostateczną decyzję konserwatora. Jeżeli na przykład zaleci jakiś inny rodzaj materiału, no to wtedy będą musieli to zmienić. Ale wstępną wizualizację tego projektu my uzgadnialiśmy już z konserwatorem 2 lata temu. To było wysyłane, oni wtedy nanieśli pewne, znaczy zasugerowali pewne rozwiązania i to już zostało uwzględnione w tym projekcie, który w tej chwili poszedł do konserwatora. Dziękuję Pani Dariuszu. Czy to wyczerpuje Państwa, Pana pytanie? Oczywiście jestem usatysfakcjonowany. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję się cieszę, bardzo dziękuję. Pani dyrektor, bardzo dziękuję, jak zwykle dziękuję. Bardzo merytorycznie, dziękuję. Konkretnie i za to bardzo Pani dziękujemy. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 11. Informacja o złożonych, 10, przepraszam bardzo, 10 punkt jeszcze. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2019 rok. Mam tutaj informację podpisaną przez byłego przewodniczącego Rady pana Piotra Kuchnickiego i informuję, otrzymali Państwo oczywiście w materiałach cały komplet dokumentów. Chciałam tylko poinformować, że zgodnie z artykułem 25c ustęp 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym przedstawiono informację o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych złożonych za 2019 rok według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku. Liczba osób, które nie złożyły oświadczenia majątkowego, nie było takich. Nie było również osób, które złożyły oświadczenie po terminie i w analizowanych oświadczeniach majątkowych radnych nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości wymagających opisu i wskazania osób. Ze względu i na końcu pisma czytamy, ze względu na brak podejrzeń, że osoby składające oświadczenie majątkowe podały w nich nieprawdę lub zataiły prawdę, nie wystąpiły przesłanki określone w artykule 25c ustęp 9 ustawy o samorządzie powiatowym, w związku z powyższym nie zachodziła potrzeba podjęcia działań. To jeśli chodzi o oświadczenia majątkowe radnych. Pana starostę poproszę o oświadczenia pozostałe. Szanowni Państwo, macie to załączone w protokole. Jak Państwo widzicie, również nie zachodziły przesłanki do tego, aby zgłaszać do Centralnego Biura Antykorupcyjnego wniosku o kontrolę oświadczeń majątkowych. Wszystko było zgodnie z ustawą. Z literą prawa. Bardzo dziękuję. I tym samym przechodzimy do punktu 11. Sprawozdanie z realizacji budżetu powiatu otwockiego za pierwsze półrocze 2020 roku. I poproszę pana skarbnika. Proszę Państwa, otrzymaliście Państwo sprawozdanie z realizacji budżetu w wersji zgodnej z projektem budżetu, z uchwałą budżetową, która jest aktualna, była aktualna na 30 czerwca i stan przedstawiał się następująco, to znaczy już nie będę czytał, jaki jest plan dochodów, wydatków w projekcie, bo to Państwo może mniej jest ciekawe, bo w budżecie jest to za, znacie Państwo to i realizację. Dochody budżetowe, które były zaplanowane na tą kwotę prawie 160 milionów, zostały zrealizowane w kwocie 81 milionów. Już nie będę czytał w kwotach drobnych, tylko około będę mówił. To jest 50-86%. W tym dochody bieżące, które były w planie w granicach 146,7 prawie 800 tysięcy, wykonano w kwocie 79,142 tysiące. To jest 53,92% planu. Dochody majątkowe, plan 12, prawie 12,900, wykonano w kwocie 2,074 tysiące złotych. To jest 16,8 planu. I wydatki budżetowe. Jeśli chodzi o wydatki, wydatki kształtowały się na poziomie może troszeczkę niższym jak połowa, ale to zaraz może kilka słów na ten temat.
jak procent upływu czasu, czyli 50%. Wydatki budżetowe na poziomie zaplanowane 172 prawie 400 tysięcy zostały wykonane w kwocie 73 300 prawie 50. To jest 42,55%. Bieżące w kwocie 43,61, ponieważ plan był 143,5, wykonanie 62,600 i zobowiązania, które państwo, które podjęliśmy się do spłaty kredytów dla szpitala, to był plan 654, wykonanie w 50%, to jest 327. Tu akurat jest umowa na to, my musimy to spłacać i wszystkie poręczenia, wszystkie spłaty przejęte przez powiat, wszystkie, tak jak mówię, poręczenia, obligacje w terminie musimy wnosić i również rozchody, czyli zaciągnięte kredyty. To wynika z umów, z zobowiązań podjętych przez powiat, zawartych, potwierdzonych umowami. Wydatki majątkowe, plan prawie 29 milionów, wykonano 10 milionów 700, to jest 37,24% planu. I tutaj, tak szczerze mówiąc, najwięcej chyba, bo wykonaliśmy plan 3 696 500, prawie w 100%, jeśli chodzi o dotacje dla PCZ-u. 136 udziałów zakupiono po 25,850. Dotacja dla oddziału ginekologiczno-położniczego, która była zaplanowana na pierwszy rok, nie została przekazana. Przekazana została w drugim półroczu. Ponieważ nie było w tym czasie potrzeby, wykonawca skończył to na przełomie miesiąca września, października i w tym okresie ta dotacja została wykorzystana. Przychody budżetowe, ponieważ tu troszeczkę jest zachwianie, bo my, jak państwo pamiętacie, uchwała budżetowa, która była w czerwcu, nie została podjęta, a następne zmiany takie większe zostały dokonane w lipcu, 8 lipca. Wobec tego jest to w tym momencie nieadekwatne do obecnej uchwały budżetowej, bo mamy zapisane, że kredyty były, przychody na poziomie prawie 18 milionów, w wysokości 7 milionów kredyt, wolne środki 6 milionów prawie 700, a wiemy, że teraz jest sytuacja inna po podjęciu, obligacje 8 milionów złotych, także drugie półrocze troszeczkę zmieniło obraz planu budżetu na 2020 rok, ale przychody zostały zrealizowane w kwocie 12,339, to jest wolne środki z roku i środki wynikające z realizacji, z pozostałości zadań, jak również ze środków, które wpłynęły do roku, w roku 2019, a nie zostały zrealizowane z FDS-u, czyli z Funduszu Dróg Samorządowych. No to jest normalne, ponieważ było tak zapisane w umowie, że oni przekazują wszystko, a te środki i tak wiemy, że nie będą wykorzystane. One zostały wykorzystane teraz w tym roku do końca czerwca tego roku. I to są, u nas figurują to jako przychody. Rozchody, tak jak mówiłem, w 50%, czyli spłatę kredytów. W 2020 roku zaplanowano deficyt 12 milionów, za pierwsze półrocze osiągnięto nadwyżkę 7,872. To jest taka, tak sytuacja wygląda, jeśli chodzi o budżet, o realizację. Mogę tylko jeszcze państwu dodać, żeby już tak nie przedłużać, bo tu można oczywiście odstępstwa, jak są, jak to przebiega, jak realizacja zadań państwo otrzymaliście i każdy, jeśli miał chwilę czasu, to mógł się z tym zapoznać. My chcę tylko powiedzieć jeszcze na, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o
nasze zobowiązania, nasze wydatki. Przepraszam sobie tutaj, tylko mocno chwilę. Wieloletnia prognoza finansowa, jeszcze wspomnę o tym, że też jest kształtowana zgodnie z tym przyjętymi na ten rok realizacją zadań. Zadania zlecone też idą w doby i zadania, środki na zadania własne też są realizowane według procentów, czyli tu zbliżone są do 50%. I myślę, że nie mogę w tej chwili znaleźć. Chcę Państwu powiedzieć jeszcze tylko, jak wygląda na dzień dzisiejszy stan zadłużenia, znaczy na dzień dzisiejszy, na dzień 30 czerwca, jak przebiegało zadłużenie. Ale zobowiązania powiatu na koniec czerwca bieżącego roku ogółem wynosiły 48 558 448,99 groszy. Są tutaj kredyty bankowe zaciągnięte na potrzeby realizacji zadań powiatowych, jak również to, co wcześniej Państwo pamiętacie, duży kredyt ciąży tutaj, który jest na restrukturyzację szpitala, czyli ten, który był w wyniku przekształcenia ZPZOS w spółkę prawa handlowego. I w tej kwocie jest 48 milionów, jest 47 576 tysięcy kredytu i z tego ten kredyt jeszcze mamy prawie 50% już spłacony, bo wzięty był 25 milionów złotych, a spłaciliśmy 12 750 tysięcy. No i jeszcze pozostał ten kredyt przejęty przez powiat, który spłacamy jako wydatek nasz już 982 tysiące złotych. On był przejęty w kwocie ponad, o ile pamiętam, ponad 2 miliony złotych. Procent zadłużenia w stosunku do dochodów po pierwszym półroczu 2020 roku wynosi 30,41, w 2019 roku 32,06. No tutaj oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że w bezwzględnych wartościach ta kwota jest wyższa, ale z racji tej, że dochody w roku 2020 w stosunku do 2019 wzrosły, bezwzględny udział zadłużenia zmalał, co jest korzystne dla powiatu. Należności wymagalne, takie jak tutaj mamy bardzo, no niestety duże, tu 3805, ale tutaj jak wiemy ciążą na nas wymagalne te zobowiązania wynikające, one są wymagalnych wprowadzone na rzecz wobec spółki. No, w tej chwili są rozmowy prowadzone, może w racji pandemii, może one zostaną zawieszone, znaczy są siłą rzeczy zawieszone, ponieważ nie możemy się tak spotykać, a zdalnie jedynie prowadzić rozmowy. Ten udział powiatu, który był w restrukturyzacji, jest propozycja o zamienienia je na udziały i wtedy, żeby spadły te zadłużenia wymagalne wobec powiatu. Dużo mamy również zadłużenie u tych wszystkich, znaczy zadłużenie, zobowiązania tych wszystkich, którzy nie płacą za parking, jest to kwota 981 tysięcy złotych. Jest to temat, jak wiemy, bardzo ciężki, co roku nam przybywa. Ja liczę, prowadzimy oczywiście egzekucje, prowadzimy windykacje, ale w większości są to umarzane kwoty, ponieważ pan komornik nie znajduje źródeł, żeby ściągnąć i te kwoty, żeby wpłynęły do powiatu.
Mam tylko taką nadzieję i chyba Państwo również potwierdzą to, że z chwilą, kiedy parking u nas będzie, to przynajmniej wydatki będą o kilkaset tysięcy rocznie mniejsze na te sprowadzanie, ściąganie. I oczywiście tutaj już nie mówimy o dochodach, bo każda egzekucja również będzie miała podobny charakter, bo ci, którzy firmy jakieś to od razu wpłacają, jeżeli samochód zatrzymany, a jeżeli osoby prywatne, to niejednokrotnie samochód jest, przepraszam za słowo, takim rzęchem, że już nawet nie odbierają albo nie można go po prostu zutylizować w ciągu kilku nawet lat, bo policja nie prowadzi jakiejś tam jeszcze czynności. To może tak w skrócie tyle. Zadanie inwestycyjne tutaj Rio zaopiniowało, że bardzo tak można powiedzieć, oni zwrócili uwagę, opinia pozytywna jest, zwrócili uwagę, ja od razu chciałem się do tego odnieść, że dochody majątkowe są zrealizowane w pierwszym półroczu, są bardzo na niskim poziomie w stosunku do upływu czasu, ale na usprawiedliwienie tutaj jest sytuacja taka, że zawsze tak było w pierwszym półroczu, że dochody majątkowe, jeśli nawet były oczekiwane od samorządów, to one dopiero wpływały w drugim półroczu, bo albo umowy były tak podpisane, że przed płatnością realizacji zadania, bo zadania wiemy do końca roku prawie w większości są realizowane, a pandemia spowodowała to, że my tych dochodów, no nie, każdy zawahał się, czy będą środki, czy potwierdzić, czy zawierać umowy, także te umowy nawet były zawarte w większości w drugim półroczu, a nie w pierwszym. W tej chwili wszystkie planowane dochody, które nie budziły wątpliwości, to są realizowane i wpływają do budżetu. Jedynie tylko, jak wiemy, nie uda się nam, no co prawda jeszcze mamy te półtora miesiąca, prawie dwa, nie uda nam się osiągnąć tych dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia. No chyba mówię, stanie się coś, że nagle jakieś zainteresowanie wzbudzi nasza nieruchomość i wtedy będziemy w stanie uzyskać, bo prawdopodobnie około tych 2,5 miliona nie będziemy w stanie osiągnąć. To tak w skrócie tyle i jeśli jakieś pytania, to jak będę w stanie udzielić odpowiedzi, to postaram się. Dziękuję. Bardzo dziękuję Panie Skarbniku. Czy ktoś ma pytania do tego sprawozdania? Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Dziękuję. Nie ma pytań. W takim razie przechodzimy do punktu 12. Sprawozdanie z prac zarządu. Czy ktoś ma pytania, ponieważ otrzymali Państwo materiały? Otrzymali Państwo na piśmie sprawozdanie z prac zarządu? I czy Państwo mają jakieś pytania do tego materiału i do tego punktu? Do zarządu bądź do starosty. Rozumiem, że nie ma pytań, że zapoznaliśmy się i wszystko jest w najlepszym porządku. Przechodzimy w takim razie do informacji przewodniczącego Rady. Proszę Państwa, informacje przewodniczącego Rady. Zacznę od tego, że bardzo bym poprosiła, żebyśmy, jeśli Państwo się zgodzą, pozostali przy terminach sesji, tak jak do tej pory, czyli ostatni czwartek miesiąca, tak? Ta sesja, wiemy, że wyjątkowo jest dzisiaj, natomiast następną sesję planujemy na 26 listopada, i ostatnią sesję w tym roku, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z prawem, na 17 grudnia 2020 roku. Chciałam zapytać, czy Państwo są skłonni wziąć pod uwagę, żeby sesje zaczynały się choć godzinę wcześniej, czyli od godziny 15. Czy to jest możliwe, żebyśmy brali pod uwagę?
Pani Aneta mówi, że nie. Nie, ja pracuję. Tak. Dobrze, czyli o 15 nie wchodzi w grę, tak? Mówimy o sesji? Tak. Nie ma, znaczy to z mojego punktu widzenia nie ma takiej możliwości. Ja normalnie pracuję nie w sposób zdalny i na pewno nie będę wcześniej jakby wychodził jeszcze dobrze, tym bardziej w czyli tej sytuacji. Ustalamy, że zostaje godzina 16. Na razie rekomenduję sesję w związku z sytuacją covidową. Rekomenduję sesje zdalne. Zresztą myślę, że Państwo wiedzą, wszystkie takie informacje, rekomendacje będę chciała zasięgać opinii przewodniczących klubu i kontaktowałam się zarówno z panem Dariuszem Grajdą, jak i z panią Jolantą Koczorowską, jak i z panem Romanem Srebrnickim i konsultowaliśmy wszystkie kluby, zarekomendowały na razie sesje zdalne. Korespondencja skierowana do przewodniczącego cały czas na bieżąco spływa. Większość tej korespondencji Państwo widzą. Ja poprosiłam o, dekretuję informacje, które dotyczą przewodniczącego Rady, dekretuję również do wszystkich Państwa i jest przekazywana na bieżąco zgodnie z dekretacjami, jeżeli chodzi o pisma wpływające oczywiście do komisji, do zarządu, do starosty i do Państwa. Dostaliśmy opinie prawne, o które poprosiłam. Dostali Państwo na maila możliwości podejmowania uchwał przez Radę i Komisję w sytuacji, gdy radni biorą udział w obradach, jednak nie biorą udziału w głosowaniu i to dzisiaj realizowaliśmy bez przeszkód. I również opinię prawną procedury zaskarżania uchwał organu nadzoru i za te opinie Państwu, panu mecenasom bardzo uprzejmie dziękuję. Wpłynęły wcześniej, przed tą sesją, do tej sesji wpłynęły zaproszenia od prezydenta miasta Otwocka, pana Jarosława Mergielskiego i prezesa OZEC na uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego podbudowy budynków wielorodzinnych i wiem, że pan starosta był. Było też zaproszenie od Stowarzyszenia Bezpieczna Młodość imienia Grzegorza z Józefowa na mszę świętą celebrowaną z koncertem. Też zmienił się tam trochę tryb obchodów ze względu na sytuację pandemii. No i sprawy bieżące. Proszę Państwa, dyżur przewodniczącej Rady, przewodnicząca Rady Powiatu Otwockiego przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 16 do 17.30 w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy ulicy Górnej 13, pokój 110, po wcześniejszym zgłoszeniu tego do Biura Rady Powiatu telefonicznie, tego faktu. W tej chwili oczywiście ze względu na sytuację pandemii staramy się wszelkie sprawy z mieszkańcami załatwiać raczej telefonicznie i mailowo i bardzo prosimy o zrozumienie. Planowany termin sesji, to już podałam, 26 listopada i 17 grudnia. Przypominam o procedurze, którą Państwo też otrzymali w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Prośba do przewodniczących komisji o ustalanie posiedzeń komisji już. I teraz moja osobista prośba. Proszę Państwa, w związku z tym, że na komisję bardzo często zapraszamy gości, osoby z zewnątrz, dyrektorów jednostek, moja gorąca prośba, w miarę możliwości bardzo proszę o planowanie komisji co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, żeby biuro rady co najmniej tydzień wcześniej mogło zaprosić gości z szacunku do nas wszystkich. No i ja rekomenduję na razie oczywiście posiedzenia komisji w trybie zdalnym. To chyba z informacji tyle.
Jeszcze na koniec informacja bardzo, bardzo miła, proszę Państwa. Pozwolę sobie wstać. Tak, o tak się, prawda, tutaj do Państwa. Pani wiceprzewodnicząca, Pani mi pomoże. Szanowni Państwo, wśród nas jest trzech radnych, którzy będą obchodzić w najbliższym czasie do następnej sesji imieniny. Jest to nasza nowa koleżanka, pani Elżbieta Siwek, jest to pan Janusz Goliński i jest to pan Marcin Olpiński. W imieniu Prezydium Rady i wszystkich radnych chciałam życzyć Państwu, by każda łza w Waszym życiu była łzą szczęścia, każde słowo, które wypowiecie, miało kształt serca, by każda myśl w Waszej głowie wywoływała uśmiech na Waszej twarzy, by każdy, kogo spotkasz na swej drodze, pozdrawiał Was serdecznie. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin Pani Elżbiecie, Panu Marcinowi i Panu Januszowi. Serdecznie życzę w imieniu Prezydium. Jeżeli Panowie będą tak mili, ja Panom życzę wszystkiego, co najlepsze z tymi kwiatami. Jeżeli Panowie wyrażą zgodę, to pozwolę sobie dzisiaj i z okazji imieni, jak również z okazji powitania w naszym gronie, przekazać te kwiaty po sesji pani Elżbiecie. Dziękuję bardzo, mi było miło. Myślę, że życzenia od nas dla wszystkich, tu od pana Romana również jako wiceprzewodniczącego, jak najbardziej również. Bardzo dziękuję. Sprawy różne. Kto chciałby zabrać głos w sprawach różnych, bardzo proszę. No, jeśli można, to ja chyba byłam pierwsza. Tak, Anetka pierwsza. Bardzo proszę, pani Aneta. To ja bym miała prośbę do pana starosty o przedstawienie radnym kompetencji członków zarządu, w jaki sposób zarząd się ukonstytuował, jak się podzielił zadaniami. To na razie to pytanie i zaraz jak pan starosta mi odpowie, to jeszcze będą następne. Panie starosto, bardzo proszę. Tak, zarząd podjął uchwały odnośnie podziału kompetencji. Tak krótko, pani Kinga Błaszczyk, członek zarządu, zajmuje się pomocą społeczną, oświatą, promocją oraz podlega jej powiatowy urząd pracy w zakresie koordynacji prac. Pan wicestarosta Paweł Zawada otrzymał w swoich kompetencjach powiatowe centrum zdrowia, wydział geodezji, wydział ochrony środowiska i wydział komunikacji. Pozostałe zadania zostały przy staroście. Dziękuję bardzo. To ja bym chciała poprosić teraz o zabranie głosu panią Kingę Błaszczyk. Gdyby pani mogła powiedzieć, jakie ma pani wizje, jakie pani jako członek zarządu ma pomysły związane właśnie z kierowaniem oświatą, z kierowaniem PCPR-em i Powiatowym Urzędem Pracy. Dziękuję. Dziękuję. Znaczy oczywiście jak najbardziej, przepraszam, ale przyszedł już do mnie syn. Synku, nie wolno. Jeżeli chodzi o PCPR, to tu, synku, przepraszam, kochanie, mama teraz zabiera głos. Przepraszam bardzo. Jeżeli chodzi o PCPR, to tutaj z panią dyrektor Woźnicką współpracujemy no już od początku tej kadencji. I w zasadzie ta współpraca rozwija się bardzo dobrze. No, są to te tematy, którymi zajmowałam się też wcześniej jako przewodnicząca Komisji Zdrowia. Także to jeżeli chodzi o to. Przepraszam na momencik, dobrze? Przepraszam. Przepraszam. Jeżeli chodzi o oświatę, to jesteśmy na etapie tutaj no, też rozmów z panią dyrektor. Na chwilę obecną oczywiście głównie skupiamy się we wszystkich tych zakresach no, nad budżetem, tak? Ponieważ budżet niestety nie jest z gumy.
każdy chciałby gdzieś tam jak najwięcej rzeczy wdrożyć. I na obecnie no nie jestem w stanie pani przedstawić jeszcze po tych niespełna 2 tygodniach pracy, tak? Ponieważ ja etatowym członkiem zarządu zostałam dopiero od 22 października, także nie jestem w stanie jeszcze przedstawić jakiegoś, nie wiem, rocznego planu przyszłorocznego. Natomiast jestem umówiona już w poniedziałek na rozmowę z panią dyrektor właśnie oświaty, z panią dyrektor z PUP-u, jak również podlega mi jeszcze w kompetencjach Biuro Promocji Kultury. No tutaj też staramy się no, na bieżąco działać i opracowywać harmonogram na przyszły rok. Natomiast jak będzie to już gotowe, mam nadzieję, że jak najszybciej, to oczywiście z radością i pani, i państwu to wszystko przedstawię. Dziękuję. Halo? Słyszalna jestem? Dobrze. Bardzo dziękuję. Pani Aneto, jeszcze ma pani pytania? To na razie dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś? No ja zgłaszałam się na czacie. Pani Więckowska, Bogumiła, bardzo proszę. Dziękuję pani przewodnicząca. Chciałam skorzystać z okazji, że jest z nami pan dyrektor PCZ-u i zapytać, ile w szpitalu na COVID. Ile oddziałów zajmują ci chorzy i czy szpital będzie przekształcony w szpital jednoimienny? Bo takie informacje radnych dochodzą, a my po prostu chcielibyśmy potwierdzić to, bądź nie. Panie prezesie, bardzo proszę, może pan odpowiedzieć? Dzień dobry. Obecnie Dzień dobry. W szpitalu znajduje się 36 pacjentów z potwierdzonym COVID-em. Pacjenci ci zajmują, zgodnie z decyzją ministra zdrowia, przed poleceniem ministra zdrowia, pacjenci ci zajmują łóżka oddziału chirurgii i oddziału wewnętrznego oraz łóżka respiratorowe, czyli OIT-owe. Jeżeli chodzi o przekształcenie w szpital jednoimienny, to nie mamy decyzji o przekształceniu w szpital jednoimienny. Dementuje te informacje, aczkolwiek zgodnie z poleceniem ministra zdrowia w szpitalu powstał zespół kryzysowy, który miał za zadanie opracowanie planu przekształcenia poszczególnych oddziałów na oddziały covidowe lub też przekształcenia całego szpitala na oddział covidowy. Oczywiście na szpital covidowy. Nie ma już takiego terminu jak szpital jednoimienny. Teraz są szpitale pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Czy odpowiedziałam na pani pytanie? Tak, tak. Jeszcze chciałam pana dopytać, jeśli można, czy mamy wystarczającą ilość anestezjologów, czy są braki w kadrze, bo też takie niepokojące informacje do nas dotarły. Braki w kadrze są znaczne, w związku z tym musieliśmy ograniczyć przyjmowanie pacjentów, ograniczyliśmy wszystkie planowe zabiegi. Natomiast jakby kadra anestezjologiczna nie różni się niczym od kadry pozostałej, więc akurat jeżeli chodzi o anestezjologów, cały czas jest zapewniona obstawa. Oczywiście zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia również nie muszę dochowywać norm wynikających z kontraktu, nie muszę ani z przepisów prawa. To znaczy, że mam zapewnić bezpieczeństwo i o ile do tej pory musiało być 3 anestezjologów w szpitalu na dyżurze, o tyle może obecnie być 1. I tak też dochowujemy. Obyśmy nie chorowali. Dziękuję bardzo. Tak, obyśmy nie chorowali, to prawda. Dziękuję bardzo. To dziękuję panie prezesie. Czy jeszcze ktoś ma pytania? Pan Grajda, pan Darek Grajda prosił o głos. Tak, pani przewodnicząca, ja mam taką prośbę do pani przewodniczącej. Tak. Gdyby pani mogła przygotować na najbliższą sesję czy w ciągu miesiąca taką informację dla radnych,
związaną z kosztami funkcjonowania Rady Powiatu w roku 2019. W 2020 za okres od 1 stycznia do 30 października i porównać ją z kosztami funkcjonowania Rady za rok 2018 i 2017. To jest pierwsza sprawa. A druga kwestia, to mam pytanie i prośbę do pana prezesa, bowiem osoby, które udają się na wykonanie testu, muszą oczekiwać po kilka godzin, nawet po 4, po 5 godzin, żeby zostały wymazane, mówiąc w cudzysłowie. Czy, znaczy ja apelowałbym, aby po prostu spróbować, nie wiem, czy zwiększyć liczbę osób wymazujących, tak żeby nie trzeba było czekać aż tyle czasu na pobranie tego wymazu. Bo to jest, niektórzy są w stanie lżejszym, niektórzy są w trudnym. Wiem, że niektórzy nawet biorą ze sobą krzesełka, żeby po prostu siedzieć i czekają na ten wymaz. Także bardzo bym prosił, aby tą, przynajmniej te pobieranie tych testów usprawnić, tak żeby ono nie trwało właśnie kilka godzin, tylko tak jak mówię, maksymalnie szybko. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan Mirosław Przonka prosił o głos. Bardzo tak, proszę. Pani przewodnicząca, mam pytanie następujące, bo pan skarbnik jak gdyby je wywołał, że są bardzo duże koszty związane ze ściąganiem pojazdów z dróg. I wiadomo, że podjęliśmy taką decyzję, aby wybudować parking. Tak, i tak. Wewnątrz terenu Zarządu Dróg Powiatowych. Mam dwa pytania. Pierwsze pytanie, czy Zarząd Dróg... Do pana skarbnika, tak? Ja nie wiem, czy pan starosta odpowie, czy pan dyrektor Zarządu Dróg odpowie. Pytanie jest następujące. Czy już na ten parking mamy pozwolenie na budowę, bo go nie mieliśmy? No i jeżeli mamy pozwolenie, to czy ten parking działa? A jak nie, to kiedy będzie działał? No i takie jeszcze trzecie ogólne pytanie, czy jeszcze na terenie Karczewa, gminy Karczew będą prowadzone jakieś inwestycje? W tym roku oczywiście. Dziękuję bardzo. To może ja poproszę pana dyrektora ZDEP, czy pan starosta chciałby? Jeżeli jest pan dyrektor, jest pan dyrektor. O, szczegółowo. Bardzo proszę panie dyrektorze. Jeżeli chodzi o parking na pojazdy depozytowe, to w tym momencie złożony został wniosek do architektury o wydanie pozwolenia na budowę i równocześnie tutaj procedujemy sprawy związane z wyborem wykonawcy, który wykona nam oświetlenie na terenie przygotowanym pod parking. Jeżeli otrzymamy pozwolenie na budowę, no to formalnie będziemy musieli zgłosić projekt do powiatowego inspektora do PIMBu i tak samo jak złożyć oświadczenie o zakończeniu robót i ostatnim elementem, który umożliwi użytkowanie parkingu, to po 14 dniach, jeżeli organ nie wniesie sprzeciwu, to będziemy mogli przystąpić do użytkowania tego parkingu. Jeżeli chodzi o konkretną datę, no to nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy ten parking będzie w stanie funkcjonować. Jeżeli chodzi o samą procedurę wykonania oświetlenia, no to na materiał czeka się minimum 3 tygodnie od momentu złożenia zamówienia. Więc roboty mogą być wykonane najwcześniej pod koniec listopada, takie stricte już kończące tą inwestycję. Natomiast jeżeli chodzi o drugą część pytania, to w gminie Karczew zaplanowane i będą trwały roboty związane z wykonaniem ciągu pieszego z Karczewa do Janowa.
Bardzo dziękuję Pani Mirosławie. Czy to wyczerpuje? Nie, no, Pani Przewodnicząca, to samo słyszałem na poprzedniej sesji. Wobec tego pytanie jest takie, czy jest podpisana jakaś umowa z wykonawcą? Kiedy ten wykonawca wejdzie i zacznie robić? Ja bym chciał więcej po prostu. Rozumiem, dobrze. A nie, że tak, kiedyś Panie dyrektorze, czy możemy uzyskać konkret? No czy jeżeli rozumiem, że to mówimy o Janowie, prawda? Tak, tak, oczywiście. No, umowa jest podpisana, jest zawarta z wykonawcą. Na sesji budżetowej faktycznie mówiłem panu, że wykonawca miał wejść pod koniec października i rozpocząć pracę przygotowawcze. No, nie wykonał tego, nie wszedł na budowę fizycznie, nie wykonał tych prac, natomiast nie widzimy tutaj zagrożenia w stosunku do harmonogramu finansowo-rzeczowego, który jest przewidziany na ten rok budżetowy. Panie Mirosławie, czy to pana satysfakcjonuje? No nie, a w żaden sposób, no bo chodzi mi o to, czy w takim układzie, skoro wykonawca nie wszedł, to jakieś konsekwencje będą, rozwiązanie umowy, kary jakieś umowne, może kary umowne? No więc. W tej chwili to wzywamy wykonawcę do wywiązania się i zrobienia aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego. Dobrze, a może pan doprecyzować, jakie jest opóźnienie w tej chwili? To tygodnia, o ile dobrze pamiętam, tygodnie, dwóch tygodni. No ustalmy, że dwa tygodnie. No ustalmy. Kiedy pan będzie mógł ewentualnie dać nam informację precyzyjną, co się dzieje dalej? Czy możemy poprosić o maila w tej sprawie do pana Mirosława i do pani Grażyny Olszewskiej i do pana Olpińskiego w przyszłym tygodniu? Jak najbardziej. Radnych z Karczewa. W przyszłym tygodniu, nawet w dniu jutrzejszym. Bardzo proszę, dobrze? O szczegółowe już przypilnowanie tej sprawy, bo faktycznie tu pan Mirosław ma rację, to już jest kolejne zapytanie i stan jakby się nie zmienia. Dziękuję. Panie Mirosławie, czy to pana satysfakcjonuje? Tak, można jeszcze, pani przewodnicząca? Tak, panie starosto, bardzo proszę. Pan, żeby jeszcze powiedział dosłownie po jednym zdaniu na temat ulicy Świderskiej, tak? Bo tam pan Mirosław Przonka też zainteresowany jest i tak. Sobie parking. Oj, tak, przepraszam, zapomniałem, z głowy wyleciały mi te dwie inwestycje. Jeżeli chodzi o chodnik w ulicy Świderskiej w Karczewie, to w tej chwili jesteśmy po postępowaniu przetargowym. Założona kwota, którą dostaliśmy z miasta, z gminy Karczew, to było 100 tysięcy, natomiast dostaliśmy oferty najtańsze na 400 tysięcy, druga oferta na 600 tysięcy. Ogłosiliśmy drugie postępowanie, które 13 listopada po raz drugi zostanie otwarte. Liczymy, że tym razem pojawią się jakieś konkretniejsze oferty, bardziej, powiedzmy to, możliwe do przyjęcia, do zaakceptowania, które nie będą w taki, w tak znaczny sposób odbiegały od założeń, gdzie w odczuciu tutaj zarządu dróg powiatowych ta kwota, którą tutaj gmina Karczew przeznaczyła, powinna wystarczyć na przeprowadzenie i wybudowanie zakresu robót, który został tutaj przez nas założony, zważywszy na fakt, że w tę kwotę to tak naprawdę wchodzi sama robocizna i materiały takie jak kruszywo czy posypka cementowo-piaskowa. Jeżeli chodzi o parking w Sobiekórsku, jesteśmy w tej chwili na etapie podpisywania umowy z wykonawcą, co powinno nastąpić pod koniec tego tygodnia, początek przyszłego tygodnia. Bardzo dziękuję. Czy to już myślę wyczerpuje te informacje? Bardzo proszę, o głos prosił pan Dariusz Kołodziejczyk. Panie Bewarku, bardzo proszę. Pytanie, dziękuję bardzo. Pytanie do pana Mrówki. Czy, bo wiem, że tutaj rozmawialiśmy na ten temat i były próby podejmowane, czy udało się pozyskać żołnierzy WOT-u
jako wsparcie do wykonywania wymazów i czy rozważał Pan ewentualnie wydłużenie godzin funkcjonowania tego punktu, żeby właśnie tą kolejkę rozładować? Czy właśnie to wsparcie jest i czy byłaby możliwość ewentualnie, żeby wydłużyć godziny funkcjonowania punktu, co może by się przełożyło na to, że nie trzeba będzie aż tyle godzin czekać, tak? Mogę tak odpowiedzieć od razu? Bardzo proszę, panie prezesie. Panie dyrektorze, to znaczy tak, otrzymaliśmy wsparcie wojsk przy wymazach. Nie rozważałem godzin wydłużenia punktu, godziny obsługi tego punktu, natomiast chciałbym zauważyć jedną rzecz, to znaczy ta kolejka często wydłuża się sztucznie, to znaczy, że jeżeli punkt jest czynny od godziny 12, to o godzinie 10, przepraszam, ale chyba jest protest u mnie tutaj, ale jeżeli ten punkt jest, ja może zamknę okno, przepraszam, tak, dobrze? Bardzo proszę. Dobrze. A propos dużej liczby zachorowań. Właśnie. Już, przepraszam. Proszę Państwa, to znaczy ono sztucznie jest często wydłużane, to znaczy, że pacjenci przychodzą na przykład na godzinę 10 i czekają 2 godziny. Natomiast same wymazy prowadzone są dosyć sprawnie i nawet jeżeli kolejka się ustawia tutaj aż pod podjazd i już są prowadzone wymazy, to trwa bardzo szybko i przebiega. Nie wiem, czemu pacjenci przychodzą na przykład na 2 godziny, na 2 godziny przed. I obserwujemy cały czas tę sytuację i staramy się obsłużyć wszystkich. Raczej nie odsyłamy nikogo z klikiem. Więc natomiast jeżeli będzie taka potrzeba i będziemy obserwowali wzmożone zainteresowanie, to oczywiście będziemy godziny pracy starali się wydłużać. A na ile osób teraz jakby równocześnie wymazujecie Państwo? 2 osoby. Na 2 osoby, tak? A czy tutaj Pan też rozważał to, co jeden z moich przedmówców mówił, żeby ewentualnie może ten namiot, który macie, żeby w taki sposób ustawić, w szczególności kiedy pada deszcz, tak, żeby ewentualnie może spróbować zrobić taką osłonę dla tych ludzi, którzy stoją w kolejce na dworzu, bo rozumiem, że teraz z budynku robicie, tak, wymazy? Tak, robimy to z budynku, z okna, natomiast nie chciałbym rozstawiać namiotu, żeby ktoś się pod nim skrywał, to znaczy chodzi mi o to, że namiot jest z niewielkich rozmiarów, a jeżeli ludzi jest większa ilość, to wolałbym, żeby stali jednak, mieli ze sobą parasol, ze względu na to, że nie chciałbym tłoczyć tych ludzi w jednym niedużym jakby obszarze, tak? Okay. Znaczy musi być pewna odległość zachowana. No nie, no oczywiście, tak. Nie chciałbym jakby żadnych zadaszonych takich pomieszczeń robić. Jeżeli rozumiem, dysponował Pan by dużym takim namiotem, to wtedy taka możliwość by była, tak? Tak, tak, oczywiście, znaczy nie ma problemu, żebyśmy tutaj na drodze rozstawili z tyłu za szpitalem namioty, natomiast obecnie przy tym, co mamy, to jest to niemożliwe po prostu. Okej, dobrze. Bezpiecznie i ryzykowne wręcz. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja mam, pani przewodnicząca, przepraszam, się wtrącę i bez kolejki, ale to jest jakby w tej kwestii, którą ja zabierałem głos. Ja myślę, że pani to pani pozwoli, że pan Dariusz Grajda najpierw. To znaczy, ja chciałam też także w tej kwestii, zwłaszcza, że mam osobiste doświadczenie, Darku, więc może pan Grajda poczeka. Ponieważ we wtorek. Poczekam. Dziękuję. We wtorek właśnie poddałam się testowi i skorzystałam z usług naszego PCZ-u. Widziałam, że pan wychodził na zewnątrz, więc na pewno pan widział właśnie, że ta kolejka rzeczywiście okala cały budynek szpitala i zaczyna się mniej więcej od podjazdu. I we wtorek byliśmy obsługiwani pojedynczo. Dla osoby, która stoi z gorączką, która kaszle, a takich osób było bardzo dużo, to rzeczywiście było dosyć trudne takie, bo mi się
bardzo długo tam zeszło. Nie byłam wcześniej tak 2 godziny, jak pan mówi, tylko byłam troszkę po 12. Około godziny 15 dostałam się już do tego testowania, samo testowanie bardzo sprawnie, ale byliśmy obsługiwani pojedynczo. I stąd właśnie, i rzeczywiście tu już zaczęło, było dosyć ciepło, ale już mżyło, więc jeśli jest mrzawka, jeśli ludzie chorzy stoją w deszczu, to rzeczywiście to jest bardzo trudne. Wiem, że nawet też nasz powiat ma takie namioty, które można byłoby ewentualnie wypożyczyć. Na pewno na taką wyjątkową sytuację dla ludzi byłyby wypożyczone, ale chodzi o to, że we wtorek na przykład naprawdę byliśmy przyjmowani pojedynczo i trzeba było bardzo długo czekać, a z kolei oczywiście nie umiem ocenić pracy tam, ale tam w samym tym pomieszczeniu było bardzo dużo pracowników. Bardzo dużo pracowników siedziało, natomiast tylko jeden pobierał te wymazy. W związku z tym może, jeśli pan mówi, że to się zmieniło i że teraz są 2 stanowiska, to jest dobry pomysł. Ja mam jeszcze jeden temat, ale to poczekam teraz jeszcze na pana Grajd, bo już nie dotyczy PCZ-u. To znaczy, jak sama pani zauważyła, sam proces testowania przebiega dosyć sprawnie i szybko, ale to ze względu na to właśnie, że tam są inni pracownicy, którzy wprowadzają szybko dane tak, do systemu, bo więc jakby pomimo, że jedna osoba pobierała wymaz, to jakby to reszta pozostali ludzie wprowadzali dane, oznaczali wymazy i tak dalej, i tak dalej. Tak? Więc to nie... tak, ale przepraszam bardzo, wprowadzanie danych, ktoś puścił po prostu puste karteczki i my mieliśmy wypełnić nasze dane. Oczywiście każdy zaczął się oglądać, bo nie byliśmy przygotowani, nie mieliśmy długopisów. Mówię panu o moim doświadczeniu jako pacjentki, więc zaczęliśmy sobie pożyczać, nikt nie wiedział, czy może pożyczyć, czy nie, bo że wszyscy mamy objawy i no zrobił się z tego taki cyrk. Rozumiem, że te karteczki też miały usprawniać, ale też nas na to nie przygotowano. A tak jak mówię, siedziało tam bardzo dużo osób, a tylko jedna pobierała te wymazy. Okej. Dobrze, przyjrzę się jeszcze punktowi wymazów i usprawnić działanie tego punktu. Bardzo dziękuję. Pan Dariusz Grajda. Ale można jeszcze dokończyć? A, przepraszam, jeszcze pan Darek. Tak, bo ja w tej kwestii, czy panie prezesie, czy nie byłaby takiej możliwości, no bo rozumiem, że te osoby się zapisują dzień wcześniej do państwa i państwo widzicie już te osoby, że one się u was następnego dnia zgłoszą, czy jak nie, to wygląda? Nie prowadzimy zapisów, nie prowadzimy zapisów. Czyli jeżeli ktoś ma skierowanie, to może przyjść do was albo do innych punktów, które, no nie wiem, Wawrze na przykład funkcjonują i tak dalej, tak? Zgadza się, tak, tak. Wiem też, że w związku z tym, że u nas stosunkowo kolejki są krótkie w porównaniu do Warszawy, że też no, zdarzają się pacjenci, którzy przyjeżdżają po prostu z Warszawy do nas. No to co tu mówiła pani Aneta, to naprawdę ja też bym prosił, żeby no, zobaczyć, czy zawsze to są te 2 osoby, które wymazują, tak? No bo tam osób, wiem, że pan rehabilitantów chyba w to jakby wdrożył, ma pan żołnierzy WOT-u, żeby to były 2 osoby, no bo jak ktoś ma, nie wiem, 39 stopni gorączki, to taka średnia przyjemność. Z informacji pozytywnych to być może na terenie powiatu otwockiego będzie otworzony jeszcze jeden punkt po prostu poboru, bo wiem, że Narodowy Fundusz Zdrowia nad tym pracuje i być może gdzieś poza Otwockiem na terenie naszego powiatu jeszcze będzie jeden punkt. Dziękuję bardzo. Byłoby bardzo dobrze, jakby był jeszcze otwarty jeden punkt. Narodowy Fundusz Zdrowia pytał nas o możliwości otworzenia dodatkowego punktu, no ale do tej pory, jak nie mieliśmy żołnierzy WOT-u, no było to utrudnione, też nam się ludzie zaczęli chorować tak, po prostu. No, oczywiście. I stąd jakby dużo perturbacji było. Natomiast obecnie, tak jak powiedziałem, zastanowię się jeszcze nad zwiększeniem możliwości przepustowości tego punktu. Dwa, być może zastanowimy się też my jako PCZ nad dodatkowym punktem, jeżeli dalej będziemy mieli wsparcie Wojsk Obrony Terytorialnej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan Dariusz Grajda, proszę o głos. No dla mnie jest to fakt, jest oczywisty, że jest problem, że ludzie czekają długo, że nie są to warunki dobre. Nie przyjmuję tłumaczenia takiego, że ludzie
przyjeżdżają 2 godziny wcześniej, bo skoro obserwuje pan prezes, że przyjeżdżają 2 godziny wcześniej, to proszę uruchomić ten punkt nie od 12, tylko od 10. I ja oczekuję od menadżera zarządzającego spółką rozwiązania problemu związanego z długim oczekiwaniem na wymazy. Jak pan to zrobi? To już są pana decyzje, natomiast ja nie będę panu ustawiał klocków, natomiast też nie lubię takiego podejścia do sprawy. Będziemy się przyglądali, będziemy diagnozowali, będziemy patrzyli, nie wszystko się da. Niedasizm to już kiedyś był, natomiast to, co możemy dzisiaj naszym mieszkańcom, jak możemy im pomóc, to bynajmniej wspomóc ich w tym, żeby nie czekali długo w tej kolejce na wymaz. I taka jest, że tak powiem, pana rola jako menadżera i prezesa spółki, aby to zorganizować w taki sposób, żeby ludzie nie czekali tam po kilka godzin. Jeśli potrzeba inne dodatkowe namioty, jak pada deszcz, to już dawno powinny stać takie namioty w odległościach. Jeśli potrzeba zwiększyć obsługę do wymazów, to trzeba zwiększyć, a nie mówić, że coś będziemy obserwować. Panie prezesie, naprawdę to nie jest miłe, jak się choruje na akurat koronawirusa, a tym ludziom jak najszybciej trzeba zrobić wymaz i odesłać ich z powrotem do domu. Także to jest mój komentarz do tego i bardzo proszę, aby pan nie obserwował już, a podejmował konkretne działania. Dziękuję bardzo. Bardzo panu dziękuję za przypomnienie mojej roli, natomiast nie jestem jedynie obserwatorem, tylko dosyć sprawnie działam, aczkolwiek bardzo dziękuję za te wszystkie pana jakby zastrzeżenia. Wezmę sobie je do serca. Tak jak powiedziałem, będę starał się, aby zwiększyć przepustowość punktów wymazów. Natomiast z tego co wiem, podoba mi się to stwierdzenie. Wszystkie punkty wymazowe, które są na terenie tego kraju, mają bardzo długie kolejki oczekujących. My też mamy ograniczone możliwości personelu. Teraz mamy oczywiście WOT od 2 dni, więc możemy coś dodatkowo działać. Na dzień, który tutaj 2 listopada, bo od 3 mamy żołnierzy WOT, nie mieliśmy takich możliwości dodatkowych i ja też nie miałem kogo skierować do punktu pobrań, bo jak pan sam wie, borykamy się z problemami obstawienia oddziałów szpitala, więc sytuacja nie jest łatwa, aczkolwiek dziękuję bardzo jeszcze raz za to, że pan mnie pouczył, co do mnie należy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Tak, ja chciałbym jeszcze zabrać głos. Bardzo proszę, panie Mirosławie. I też oczywiście do pana prezesa, bo chciałbym wiedzieć, na jaki pan, o ile dobrze zrozumiałem, pan powiedział, że został oddział chirurgiczny przekształcony dla konwidowców? Nie. 12 może ja potem pan, no bo właśnie, bo na jakiej to zasadzie się dzieje? Czy w końcu jest to spółka, jest rada nadzorcza, walne zgromadzenie, zarząd i czy jak to się dzieje, że troszeczkę więcej informacji? Czy to pan dostaje polecenie, że trzeba to zrobić? To jest jedna kwestia. A druga kwestia to jest taka, a jak z finansami? Czy po prostu jeżeli pan uruchamia czy oddział, czy ileś tam miejsc powiedzmy dla tych ludzi zakażonych, to w tym momencie my dostajemy jakieś dodatkowe uposażenie, myślę, że tak, i tylko jak my na tym wychodzimy. Aczkolwiek powiedzmy, może to nie jest najważniejsze w tej chwili, no ale w naszej sytuacji to każda złotówka się oczywiście liczy. Ja rozumiem, tylko chciałbym zauważyć, panie Mirosławie, że to odtwórczanie chorują na COVID i obsługujemy odtwórczan, natomiast głównie mieszkańców powiatu otwockiego, natomiast dostajemy postanowienie ministra zdrowia, to jest takie na przykład postanowienie ostatnie, które otrzymałem, zmieniające postanowienie poprzednie i tu mam wprost napisane, co mam zrobić. I w tym postanowieniu jest napisane, że mam nadal mieć 4 łóżka dla pacjentów z podejrzeniem zakażeniem wirusa, mam mieć od 23 października 12 łóżek na oddziale chirurgicznym, 5 intensywnej terapii oraz od 26 października 13 łóżek na oddziale chorób wewnętrznych. To jest postanowienie, które nakłada na mnie taki obowiązek wydane
na podstawie artykułu 42 ustawy z 14 sierpnia 2020 roku. Chodzi o funkcjonowanie ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19. Jest Rada Nadzorcza, owszem, jest powiat, natomiast no, przy takim rodzaju postanowienia minister działa na podstawie ustawy i my nic więcej nie możemy zrobić, tylko musimy się do tego postanowienia dostosować. Natomiast jeżeli chodzi o finansowanie, finansowanie jest dosyć dobre pacjentów covidowych, czyli szpital pomimo tego, że ma wyższe koszty związane z funkcjonowaniem i wyższe stawki obowiązują na oddziale covidowym, to w perspektywie czasu te szpitale, które mają oddziały covidowe, bo finansowo powinny wychodzić całkiem nieźle. Bardzo dziękuję. Panie Mirosławie, tak? Dziękuję bardzo, dziękuję. Pan Dariusz Kołodziejczyk się zgłaszał jeszcze. Tak, to tutaj chyba coś pan prezes chciał dopowiedzieć, to ja może poczekam. Proszę, panie prezesie. Na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o hospitalizację, to do pacjenta hospitalizowanego jest dodatek w postaci 626 zł, czy 6624. Jeżeli jest tlenoterapia, to 1224 zł szpital dodatkowo dostaje za tak zwany osobodzień pobytu pacjenta. Dziękuję bardzo. Pan Dariusz Kołodziejczyk. Warto dopowiedzieć, że udało się ostatecznie spowodować tak, że te łóżka zostały utworzone w budynku D, tak? Czyli tak. Te łóżka przyległe, przynależne do poszczególnych oddziałów są uruchomione w budynku D, czyli te osoby zostały wyprowadzone jakby poza budynek główny. Oczywiście to, co mówił pan Mrówka, Michał, być może będzie wydana kolejna taki akt prawny przez ministra, bo minister wydaje, tak, spółką, wojewoda, pozostałym podmiotom. I być może trzeba będzie zwiększać tą liczbę łóżek, tak? Ale to ten plus tej całej złej sytuacji jest taki, że na dzień dzisiejszy te łóżka poszczególnych oddziałów są, jakby te łóżka są utworzone w budynku D, to z jednej strony pozwala nam wyrabiać kontrakt na tych oddziałach, które na przykład nie mogą operować, to też ma znaczenie, ale najważniejsze jest to, że jest oddzielny budynek i tam chorzy na COVID są hospitalizowani. Ale być może będzie tak, że te łóżka będą musiały też w budynku głównym być utworzone, ale miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. To też jest, wydaje, ważna informacja, żeby, no bo ludzie czują zaniepokojenie, tak, że jak słyszą, że jakieś łóżka na chirurgii, no to na tej części, gdzie jest chirurgia, to są to łóżka. Nie, te łóżka są w oddzielnym budynku na chwilę obecną. Tak. Dziękuję. Cały budynek D jest obecnie przeznaczony na COVID, na oddział COVID-owy. Natomiast nie ukrywam, że już od dzisiaj zaczęliśmy się przygotowywać i na oddziale wewnętrznym powstają dodatkowe śluzy, które w razie wydania decyzji będą wykorzystywane po prostu dla pacjentów z COVID-em. Panie przewodniczący, bardzo dziękuję. Czy jeszcze ktoś ma pytania? Tak, bardzo prosiłbym o głos. Proszę bardzo, pan Grzegorz Michalczyk. Proszę państwa, tutaj głównie może tak w kierunku pana Darka Grajdy, bo to rzeczywiście dość ostro tam pana wypowiedź szła w kierunku pana prezesa, tutaj pana członka zarządu spółki. Nie chodzi tutaj o to, żeby pana prezesa bronić, tylko chciałbym zwrócić uwagę, w jakiej sytuacji obecnie funkcjonuje szpital nasz. Nie dość, że ma braki finansowe w każdym aspekcie, to jeszcze nakłada się ta pandemia, która powoduje braki personalne. A żeby tych braków personalnych, żeby one były tylko z powodu chorób, a nie jeszcze z powodu większych wymagań finansowych, to jeszcze jak cię mogę, niestety. Pan prezes z tego, co na zarządzie i na zgromadzeniu wspólników nam mówi, że on głównie musi teraz utrzymywać funkcjonowanie tego szpitala, żeby on funkcjonował, bo są momenty takie, że naprawdę nie ma kim pracować i to jest najważniejsze jego zadanie dzisiaj, żeby utrzymać funkcjonowanie tego szpitala. Jeśli chodzi o punkt wymazów, tak, oczywiście, przecież wiemy wszyscy doskonale, jaka sytuacja jest w całej Polsce z tymi punktami wymazów, gdzie ludzie czekają bardzo dużo czasu. I oczywiście, jeśli da się tę sytuację
poprawić, to na pewno pan prezes i ufam w to, że będzie tą sytuację poprawiał. Natomiast, proszę państwa, naprawdę ja bym tutaj był troszeczkę ostrożny z takimi skrajnymi wypowiedziami, jeśli chodzi o funkcjonowanie naszego szpitala dzisiaj. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan Grajda Dariusz zgłosił się do głosu. Ad vocem do pana Michalczyka. Nie wypowiadałem skrajnych kwestii na temat funkcjonowania szpitala. To jest po pierwsze. Po drugie, chcę państwu zwrócić uwagę, że jak donoszą media, użytkownicy aplikacji Stop COVID po otrzymaniu powiadomienia o kontakcie z koronawirusem będą mogli zapisać się na test bez konieczności kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, jeśli wynik dostępnego w aplikacji testu oceny ryzyka będzie niepokojący. A to oznacza, że tych ludzi, którzy będą przychodzili na testy, będzie 2, 3, 4 razy więcej, bo jesteśmy w takim, a nie innym miejscu. W związku z tym nie ma co czekać, tylko trzeba działać. I ja tego oczekuję od zarządu szpitala, działania, a nie analizowania czy obserwowania. To jest jakby jedna sprawa. Druga kwestia, to interesuje mnie sprawa dostępności w ogóle łóżek, czy wolnych łóżek, czy w szpitalu są wolne łóżka dla osób chorych na COVID w naszym powiatowym. Czy wszystkie są zajęte? Jak to się, że tak powiem, kształtuje? Jeszcze raz powtórzę. We wtorek może było sporo obsługi, bo od wtorku mamy Wojska Obrony Terytorialnej i może też się oni wdrażali, tak sobie teraz myślę, i stąd jakby działo się to, co działo w punkcie pobrań. Jeżeli chodzi o wolne łóżka dla pacjentów COVID, to zapewniam państwa, że pomimo tej decyzji ministra zdrowia, jeżeli przyjedzie pogotowie z pacjentem COVID, my tego pacjenta przyjmiemy. To dlatego poszły moje przygotowania już tak, jak pan pewnie zauważył, że należy podejmować decyzję, a nie czekać i nie obserwować. W związku z tym, że raczej nie czekam i nie obserwuję, tylko podejmuję decyzję. Stąd na oddziale, tak jak już wspomniałem, wewnętrznym, przygotowujemy się do tego, że będziemy pacjentów COVID przyjmować, pomimo tego, że nie mamy jeszcze żadnej decyzji. Dziękuję bardzo. Tak na marginesie, moja znajoma w poniedziałek niestety trafiła do szpitala Czerniakowskiego, bo nigdzie w okolicy nie było żadnego łóżka wolnego, ale to być może, że to był poniedziałek i pewnie jak znam życie, to sytuacja jest płynna, każdego dnia być może jest inaczej. Natomiast ja jeszcze raz powtarzam, to jest wszystkich sytuacja nowa, nie jest ona jakaś, że tak powiem, z tendencją malejącą, na pewno będzie rosnąca i w związku z tym trzeba być przygotowanym na najgorsze i przynajmniej tak jak to, co mówię, przynajmniej te punkty wymazowy, żeby jak najszybciej ci ludzie stamtąd, po pierwsze, zostali wymazani i jak najszybciej, jak najkrócej czekali w tych kolejkach. Jeśli mogę, to myślę, że pan prezes bardzo dobrze będzie tego dopilnowywał, bo działa sprawnie z tego, co widzę, a jak obserwuję, to chyba dlatego właśnie, że najpierw trzeba zaobserwować i żeby dobrze ukierunkować działania, tak mi się wydaje. I to obserwuję u pana prezesa od jakiegoś czasu, także bardzo dziękuję, bo sytuacja jest bardzo, bardzo trudna i bardzo dynamiczna w całym kraju, a zresztą w całej Europie i na świecie. Pan Dariusz Kołodziejczyk prosił o głos, bardzo czy proszę. Czy pani Grażyno, powiedziała pani to, co myślałem, że żeby zacząć działać, trzeba coś przeanalizować, bo same działanie bez analizy i ciągnięcia wniosków do niczego nie prowadzi, a ktoś, kto jest poza służbą zdrowia i nie wie, co się dzieje, ilu pracowników wypada na kwarantannę, izolację, czy sami pracownicy służby zdrowia chorują, że jest problem z obstawieniem, to może właśnie takie dobre, złote rady dawać. Ktoś, kto jest w środku tego, wie, co się dzieje, jaka jest liczba chorych po prostu dowożonych jest po prostu bardzo, bardzo ciężka
sytuacja między innymi z tego powodu, że część pracowników opieki zdrowotnej wypada po prostu z systemu. I to nie jest bolączka tylko Polski, ale innych krajów też, czego dowodem jest to, że Belgia dopuściła do tego, by lekarze i pielęgniarki, którzy są zarażeni i mają potwierdzone wyniki, żeby dalej pracowali i obsługiwali pacjentów. Tak? Czyli myślę, że to, co powiedziała pani Grażyna, żeby coś zrobić, trzeba dokonać analizy, zobaczyć, czy coś się da stworzyć, a no, bez tego działania nie będzie. Ja tylko mam apel, panie prezesie, że jak pan nawet będzie tworzył coś w budynku D, to żeby to robić w taki sposób, żeby się te drogi nie krzyżowały, żeby nie było w sytuacji, że powiedzmy ci, którzy są, nie wiem, przywiezieni z DPS-u na oddział wewnętrzny, że no, powiedzmy zarażą się tak od tych osób, które mają COVID i które będą tam umieszczane, i żebyśmy też, powiedzmy, nie przekraczali tych liczb, które dostaliśmy zbytnio w decyzji, bo to może być efekt negatywny, że będzie miał pan cały jeszcze oddział jakichś osób zarażonych, mając na uwadze, kto na oddziale wewnętrznym leży, bo często to chyba są pensjonariusze okolicznych domów pomocy społecznej, tak, gdzie te osoby są ciężkie czasami, i jak taka osoba się zarazi, to może być dla niej bardzo niewesoła sytuacja. Dziękuję bardzo. To znaczy, drodzy państwo, prawda jest taka, że obserwując to, co się dzieje wokoło, ja jestem przygotowany jednak na to i przygotowuję się na to, że my będziemy mieli zwiększoną liczbę łóżek i że tak naprawdę te plotki, które się pojawiły o szpitalu jednoimiennym, to w niedługim czasie może być to prawda. I więc już teraz zaczynam jakby myśleć w ten sposób, że większą ilość łóżek jakby planuję, że być może będzie tak, że większą ilość łóżek będziemy musieli przeznaczyć jednak dla osób z potwierdzonym zakażeniem, a po prostu tak naprawdę będziemy przyjmowali pacjentów bez COVID-a tylko w stanach zagrażających życiu. Niestety to wynika z tego, że po prostu jest bardzo duży przyrost zachorowań i jeżeli będzie taki przyrost zachorowań, to za moment musimy się liczyć z tym, że prawie każdy będzie miał COVID. No, proszę państwa, podam państwu przykład. Przyjechała pacjentka rodzić. Oczywiście jak pacjentka przyjeżdża do szpitala rodzić, to robimy jej wymaz, no, ale nie czekamy 24 czy 40 godzin na wynik, tylko ona rodzi i okazuje się, że rodzi jest dodatnia, tak? Więc cały zespół. Tak, wiecie państwo, no jakby zespół. Że to też się zdarza. Już do wszystkich prawie, że podchodzimy w ten sposób, że oni są dodatni, bo taka jest tendencja. No to tak tylko w woli jakby wyjaśnienia usprawiedliwienia. Tak, ja myślę, że szanowni państwo, oczywiście ta sprawa bardzo duże emocje budzi w społeczeństwie i naturalne jest, że w nas, ale ja rozumiem, że my chcemy tutaj, prawda, jakoś wymóc na panu prezesie cokolwiek, ale myślę, że my przede wszystkim powinniśmy wszyscy wspierać i dokładać wszelkich starań, my jako radni, na miarę swoich możliwości oczywiście, żeby wspierać działania pana prezesa, wspierać działania naszych medyków na miejscu, ponieważ no, nie muszę tłumaczyć, tak? Działania nie mogą być chaotyczne, trzeba spokoju przy tym mimo wszystko, ponieważ działania chaotyczne mogą spowodować więcej krzywdy niż pożytku. I tutaj no, jeszcze raz chciałam powiedzieć, że tak jak obserwuję pracę pana prezesa, która przypadła na bardzo trudny czas, to faktycznie w tych problemach naszych finansowych i w problemach szpitala ogólnie, a w tej chwili z tym, co się dzieje, to naprawdę widzę ukierunkowane działanie i wspierajmy się wzajemnie i zapytajmy, w czym możemy jeszcze pomóc. I jeżeli można, to doradźmy. Bardzo się cieszę, że pan Dariusz Kołodziejczyk, który jest w systemie i który ma różnorodne tutaj obserwacje i możliwości, również rozumie problem i może wesprzeć.
Ja ze swojej strony też, no ja nie mam może wielkich możliwości, ale jeśli będzie potrzeba jakiegokolwiek wsparcia, to bardzo proszę o sygnał, bo myślę, że to jest najważniejsze. W tej trudnej sytuacji, bardzo trudnej, w jakiej się znaleźliśmy wszyscy, nerwowej, z niepewnością jutra, to myślę, że największa niepewność to jest właśnie w szpitalu i największa niepewność i zdenerwowanie to jest wśród pracowników zdrowia, oprócz pacjentów. I oni muszą zachować stoicki spokój i naprawdę, panie prezesie, za całą pracę i za to, co państwo robicie, bardzo dziękujemy. I jeżeli będziemy mogli wesprzeć, to jak najbardziej. Myślę, że nawet głosy krytyczne, takie podnoszone może na emocjach, wynikają po prostu z tego, że ta sytuacja nas bardzo przyciska, nas wszystkich, i myślę, że to wynika z troski o mieszkańców, o nas, jak również o pracowników szpitala, i w tym duchu może jakby utrzymajmy tę dyskusję i wsparcie dla szpitala, dla pana prezesa, dla pracowników służby zdrowia. Także dziękujemy bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Bo jeśli nie, to ja sobie jeszcze pozwolę do pana Mirosława Przonki, szczególnie panie Mirosławie, pan wczoraj zadał pytanie na połączonych komisjach i ja poprosiłam o analizę, prośbę o opinię prawną dotyczącą inicjatywy odwoławczej i otrzymałam taką odpowiedź. I czy pan życzy sobie, żebym ja ją teraz przedstawiła, czy pan życzy sobie, żebym wysłała państwu? Nie, wysłała. Wysłała do wszystkich, tak? Tak, tak. Panie Mirosławie, bo to szczególnie do pana. Nie, no pani słyszy, że już odpowiedź padła. Nie, ale ja od pana nie usłyszałam odpowiedzi, no, tak, panie oczywiście, Mirosławie. Tak, oczywiście, chyba że ktoś jest bardzo zainteresowany tym, to tak, natomiast tak, chciałbym się z nią zapoznać. Dobrze, to ja pozwolę sobie przesłać wszystkim państwu radnym na maila, dobrze? Dobrze, oczywiście. W dniu jutrzejszym, bardzo dziękuję. I jeszcze jestem winna tutaj do poprzedniego punktu informację przewodniczącej, że tutaj spełnię marzenie pana Dariusza Grajdy, myślę. Panie Darku, jest pan z nami? No jak to? Ja chcę spełnić marzenie pana Dariusza, pana Dariusza nie ma? No szkoda, no dobrze, spełniam. Paragraf 40 ustępu 6 Statutu Powiatu Otwockiego w dniu 21 października, a wpłynęło do Rady 3 listopada, został utworzony Klub Radnych Komitetu Wyborczego Nasz Wspólny Dom przy Radzie Powiatu Otwockiego. Przewodniczącym klubu został pan Grzegorz Michalczyk. Otrzymałam zgłoszenie i otrzymałam stosowne dokumenty. Proszę państwa, jeśli już nikt nie chce zabrać głosu w sprawach różnych... Chyba pani Aneta wcześniej sygnalizowała jeszcze. A, przepraszam pani Aneto, bo to już... Nie, nie, no siódma... dziękuję, rezygnuję, dziękuję bardzo. Bo to 7:13 było pani Aneto i tak jakoś... Panowie zabrali. Miałam pytanie, a właściwie prośbę do pani Kingi Błaszczyk, ale to ja chciałam, żeby przygotowała pewną informację. No to bardzo, ale to proszę, ja już sobie wyślę kiedyś. Nie, już dziękuję, to wyślę na maila i myślę, że pani Kinga się przygotuje. Dziękuję. Dobrze, bardzo dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciał zabrać głos w jakiejkolwiek sprawie? To proszę państwa, jeszcze chciałabym poprosić o przyjęcie protokołów z 23 i 24 sesji Rady Powiatu. Otrzymali państwo również. I czy chciałam zapytać, czy są jakieś uwagi do tych protokołów? Nie widzę, nie słyszę, czyli przyjmujemy jednogłośnie te protokoły bez zastrzeżeń. W związku z tym, proszę państwa, tak. Pani przewodnicząca, ja nie mam. A przepraszam, panie Darku. Musimy poddać pod głosowanie te protokoły. Tak, momencik, tak. W związku z tym ja bardzo poproszę, żebyśmy teraz przegłosowali pani Honorato.
Kworum sprawdzić trzeba. Bardzo proszę o sprawdzenie kworum, bo się troszeczkę nam pewnie zmieniło. Przepraszam, bo ja nie jestem na radni info, a nie jestem w stanie się teraz zalogować do tego radni info. Dobrze, weźmiemy pani Kingo, panią pod uwagę. Dobrze, dziękuję. Bardzo proszę o potwierdzenie kworum. Marcin Olpiński również jest tutaj. Pan Marcin Olpiński również jest, tylko nie potwierdzi. Pan Dariusz Grajda, czy jest z nami? Chyba nas opuścił. Niestety opuścił. Tak? Pan Olpiński, pani Kinga Błaszczyk są. Tak? Przejdźmy do głosowania. Czy możemy przegłosować obydwa protokoły razem, czy państwo sobie życzą oddzielnie? Razem. Bardzo proszę. Możemy przegłosować razem, pani Honorato. Poproszę o panel głosowania. Przyjmujemy bądź jesteśmy przeciw albo wstrzymujemy się. Poproszę o głosowanie. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Olpiński jest za. Pan Olpiński jest za. Ja też jestem za. Pani Kinga Błaszczyk też jest za. Słucham? Pani Siwek nie głosowała. A, i pani Siwek nie głosowała, ponieważ nie była wtedy obecna. 11 głosami za, przy jednym wstrzymującym i jednym nie głosującym przyjęliśmy obydwa. Bardzo państwu dziękuję i bardzo chciałam podziękować za dzisiejszą sesję, dla mnie pierwszą. I bardzo chciałam podziękować szczególnie tym państwa, których widzę i których mogłam widzieć i mówić do państwa widocznych, mieć kontakt wzrokowy, bardzo mi było miło. Bardzo dziękuję za ten spędzony wspólny czas. Pozdrawiam i niniejszym zamykam 25. sesję Rady Powiatu Otwockiego. Bardzo dziękuję i życzę miłego wieczoru i dobrej nocy. I czekamy na decyzję przewodniczących komisji o nadchodzących komisjach do następnej sesji 26. Bardzo uprzejmie dziękuję, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Zdrowia życzę przede wszystkim, żebyśmy zdrowi byli, to wszystko będzie dobrze. Dziękuję.